Witamy Państwa w kolejnym spotkaniu w ramach Filozofa na kanapie. Naszym dzisiejszym gościem, filozofem na kanapie jest profesor Tadeusz Ciecierski. Witam Cię, Tadku. Dzień dobry, witam. Profesor Tadeusz Ciecierski jest profesorem na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest uczniem profesora Jerzego Pelca, uczniem i następcą, chyba mogę powiedzieć. No, bez przesady, ale no, uczniem na pewno. To... Chociażby w funkcji prezesa PTS-u. Jest profesor Tadeusz, właśnie tak jak mówię, prezesem Polskiego Towarzystwa Semiotycznego i wcześniej tę funkcję pełnił profesor Jerzy Pelc. Profesor Ciecierski zajmuje się wieloma działami filozofii współczesnej czy filozofii analitycznej, między innymi filozofią języka i filozofią umysłu, o których dzisiaj sobie właśnie porozmawiamy. Jest autorem wielu książek. W ostatnim czasie, chociażby żeby wymienić tylko takie najświeższe, wspólnie z Pawłem Grabarczykiem redagowałeś Context, Dependence in Language, Action and Cognition albo The Architecture of Context and Context Sensitivity. A poza tym, Państwo pewnie kojarzycie, są te świetne przewodniki po filozofii, po różnych działach czy rodzajach filozofii wydawane przez WAM. Możecie Państwo znaleźć artykuły i w tomie o filozofii języka, i w tomie o filozofii umysłu, i w tomie o metafizyce. Także dziękuję bardzo, Tadeuszu, że przyjechałeś, że jesteś z nami. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. To wielka przyjemność być tutaj. Więc nazwaliśmy sobie to dzisiejsze spotkanie Znak, język, umysł, rzeczywistość, o filozofii języka i filozofii umysłu. Tu muszę się przyznać, że podkradłem ten tytuł seminarium właśnie z PTS-u, Polskiego Towarzystwa Semiotycznego. Tam nie ma umysłu, jest znak, język, rzeczywistość, ale to seminarium, które ma już tradycję ponad 50 lat, raz na miesiąc, nawet częściej niż raz na miesiąc. Raz na dwa tygodnie zazwyczaj. No, tak, więc tak, dwa razy w miesiącu. Do dzisiaj to seminarium trwa od lat 60., końca lat 60., także gratuluję stażu. No i właśnie o tym dzisiaj porozmawiajmy, o języku, myśle, rzeczywistości. Zgodnie z tą naszą tradycją zaczęlibyśmy może od ogólnego pytania o filozofię, ponieważ mówimy o filozofii języka, filozofii umysłu. To panuje takie przekonanie, nie wiem czy spotkałeś, ale mi się zdarzyło spotkać, że zwłaszcza filozofia języka, chociaż umysłu pewnie też, ale języka to już zupełnie, no jest czasami oskarżana o to, że ona się nie zajmuje rzeczywistością, to tylko właśnie tam pojęciami, rozjaśnianiem pojęć co najwyżej. No czy byś się z tym zgodził, że filozofia języka nie zajmuje się rzeczywistością? Absolutnie bym się z tym nie zgodził. To oczywiście... Jest bardzo poważne pytanie, czym zajmuje się filozofia języka i o tym pewnie zaraz sobie też porozmawiamy i sprawę jakoś wyjaśnimy. No, oczywiście filozofia języka zajmuje się językiem. Przepraszam za tą banalną obserwację, od której to warto zacząć, ale no, przedmiotem zainteresowania filozofii języka jest język, a język jest częścią rzeczywistości. Także w żadnym razie nie można powiedzieć, że filozofia języka nie zajmuje się rzeczywistością, zajmuje się nią, a przy okazji oczywiście zajmuje się też naszymi reprezentacjami rzeczywistości, czyli pojęciami, których używamy, czy kategoriami, których używamy do tego, żeby tę rzeczywistość poddać pewnej obróbce teoretycznej. Więc zarówno mówimy o pewnym przedmiocie, którym jest język, jak i o pojęciach, których używam do tego, żeby mówić o tym przedmiocie. Jedno i drugie jest przedmiotem zainteresowania filozofii języka. No więc zawsze mam takie wrażenie, że ten język, no to też będziemy o tym pewnie więcej mówić, no ale nie jest po to, żeby nam przeszkadzać jakoś w poznawaniu rzeczywistości, tylko no, to jest przecież narzędzie, dzięki któremu my w dużej mierze mamy jakiś dostęp do tej rzeczywistości, albo w każdym razie to jest jeden ze sposobów, w jaki odnosimy się do tej rzeczywistości, no więc trudno mówić, że tu mówimy tylko o jakiejś zabawie pojęciami. A jakbyś porównał funkcję filozofii języka do, czy stosunek filozofii języka do lingwistyki, gramatyki i innych dyscyplin, które się językiem zajmują? To zapewne tutaj jest bardzo ciekawe pytanie i to pytanie pewnie może doczekać się bardzo wielu odpowiedzi i pewnie by się zapytało lingwistów, zapytałoby się filozofów języka innych niż ja, to pewnie mogliby różnych innych odpowiedzi niż ja udzielić, ale ja bym zaryzykował następującą odpowiedź. Ona troszeczkę zależy od tego,
co myślimy o takich dyscyplinach jak językoznawstwo czy lingwistyka. I kiedy zadajemy sobie pytanie, czym jest lingwistyka jako dyscyplina, albo czym jest językoznawstwo jako dyscyplina, no to jedna z takich obserwacji, nie jedyna oczywiście, bo to jest ogromny dział, ma wiele subdyscyplin, wiele tradycji metodologicznych. Jak o nim sobie, o tej dyscyplinie sobie pomyślimy, to jest to przykład dyscypliny albo dziedziny nauki, jeżeli chcemy tutaj terminu nauka używać, który no, cechuje się tym, czym cechują się prawie wszystkie dyscypliny należące do szeroko rozumianej grupy nauk społecznych i nauk humanistycznych. Jakkolwiek tutaj byśmy sobie te pole definiowali, mianowicie są to dyscypliny, które tak naprawdę są takimi konglomeratami pewnych różnych tradycji metodologicznych, pól problemowych i nie ma w nich w żadnym razie żadnej jednorodności, jeśli chodzi o podejście teoretyczne i empiryczne do przedmiotu badania, no w tym wypadku do języka czy do języków ogólnie rzecz biorąc. No i jeżeli zdamy sobie z tego sprawę, że językoznawstwo nie jest czymś takim jak na przykład fizyka, tak, no to oczywiście możemy się zastanowić, co należy jako te subdyscypliny i pola problemowe do językoznawstwa. I jeżeli poddamy to badaniu takiemu prostemu empirycznemu, czyli przyjrzymy się temu, co się robi pod hasłem po prostu lingwistyka, to po prostu w obrębie lingwistyki znajdziemy takie działy i takie dyscypliny, które są po prostu uprawiane nie tylko przez językoznawców, ale również przez filozofów. Na przykład, pewnie może będziemy potem jeszcze o tym rozmawiać, filozofowie są pierwotnie autorami bardzo wpływowych teorii interpretacji wypowiedzi niedosłownych w kontekstach, tak zwanej przede wszystkim teorii implikatur i różnych późniejszych jej wersji. No to są teorie, które zostały pierwotnie wymyślone przez filozofów, a są w tej chwili na prawie równym, a może nawet bardziej częścią językoznawstwa. No podobnie jest z dość znaną teorią aktów mowy, o której też prawdopodobnie będziemy w pewnym momencie mówić. Także mówiąc bardzo krótko, ja bym powiedział, i to może być opinia kontrowersyjna, że w jakimś sensie status takich dyscyplin jak lingwistyka, ze względu na ten pluralizm metod, przedmiotów badania, troszeczkę zakłada to, że filozofia w ogóle i filozofia języka w szczególe po prostu jest częścią tych dyscyplin i prowadzi badanie nad tym samym przedmiotem, nie wiem czy na równych prawach, ale na prawach na pewno nie gorszych od praw, które mają być może osoby, które nie chciałyby się charakteryzować jako filozofowie, i różne konkretne przykłady z historii tych dyscyplin mogą potwierdzić to, że filozofowie języka są w pewnym sensie też, w pewnym sensie oczywiście mówię, językoznawcami, w pewnym sensie oczywiście nie są, bo nie tylko wybranymi polami się tutaj zajmują. No właśnie, a to w takim razie, skoro jest ten obszar wspólny, powiedzmy, gdzie one się tam spotykają, to mógłbyś wskazać, gdzie się na pewno, znaczy jakieś takie lingwistyczne badania, które byśmy powiedzieli, że no na pewno nie są filozoficzne. No zakładam, że jeżeli prowadzimy badania nad składnią języków naturalnych na przykład, nad gramatyką, albo nad fonologią, czy w obrębie fonologii, to na pewno nie robimy czegoś, co należy do przedmiotu zainteresowania filozofii, to na pewno. Natomiast jeżeli robimy coś, co się mieści w obrębie semantyki, czyli ogólnie rzecz biorąc teorii, która opisuje relacje między językiem a tym, co język ma reprezentować, albo pragmatyki, czyli dyscypliny, która ma opisywać relacje między językiem, no tak naprawdę systemem znaków, ale językiem a użytkownikami języka, no to wtedy może się zdarzyć, nie zawsze się zdarza, że będziemy pracować tak naprawdę w obrębie filozofii, która jest jednocześnie częścią lingwistyki. No to tak jak mówisz, jeżeli ta teoria implikatur czy aktów mowy dzisiaj jest traktowana jak jakieś tam teorie w ramach lingwistyki, no to przecież teorie, które mają tak, no to dokładnie jak mówisz, proweniencję filozoficzną, no więc zwinęli nam lingwiści, czy tam, znaczy zwinęli, no skorzystali z tego, co filozofowie zrobili. Okej, ale ponieważ my idziemy równolegle filozofia języka i filozofia umysłu, no to podobne pytanie, filozofia umysłu, a kognitywistyka czy psychologia? Ja bym tu powiedział, że znaczy udzieliłbym analogicznej odpowiedzi na to pytanie. To znaczy wydaje mi się, że sytuacja tutaj jest bardzo podobna, bo zarówno
Znaczy, może jest pewna różnica między kognitywistyką a psychologią, oczywiście. Tutaj może dwa słowa o tym za chwilkę, ale w wypadku psychologii wydaje mi się, że sytuacja z językoznawstwem i psychologią jest dość podobna. To znaczy, tam gdzie filozofowie badają umysł i prowadzą dociekania nad umysłem, może nie każdego rodzaju, bo może te takie najbardziej ogólne dociekania, które należą właściwie do zakresu metafizyki, może nie byłbym pewnie skłonny powiedzieć o nich, że one należą do psychologii, ale tam, gdzie na przykład filozofowie zajmują się filozofią, tak zwaną filozofią psychologii, czyli zastanawiają się na przykład nad tym, jak można opisywać pewne nasze kompetencje dotyczące tego, jak mówimy o umysłach, jak przewidujemy zachowania i tak dalej, czyli no, zajmują się taką na przykład potoczną teorią umysłu, to te prace w zasadzie można powiedzieć, że można uznać w ogólności też za jakoś należące do jakiegoś obszaru psychologii, może teoretycznej, no bo często one nie mają związków z badaniami empirycznymi, no w tym sensie nie mają związku, że filozofowie nie prowadzą tych badań, chociaż czasem prowadzą to swoją drogą, ale no, różnica być może byłaby taka, że w wypadku psychologii po prostu takiej wąsko rozumianej po prostu dokładamy do tego pewne badania empiryczne, w wypadku oczywiście filozofii są dociekania przede wszystkim teoretyczne. Natomiast ja bym powiedział, że to może być niepopularna teza, że również takie dociekania z zakresu filozofii umysłu czy filozofii psychologii, poza tymi najbardziej ogólnymi, że one w pewnym sensie mogłyby też uchodzić za część po prostu psychologii, a może bezpieczniej byłoby powiedzieć ogólnej teorii umysłu. Tak. A ta kognitywistyka, to gdzie tu by się zmieściła? No, z kognitywistyką to sprawa się trochę, jak tak się przynajmniej przyjmuje, no bo to też oczywiście troszkę to zależy od tego, jak definiujemy kognitywistykę jako dyscyplinę, ale standardowo się przyjmuje po prostu, że kognitywistyka jest z definicji dyscypliną, przepraszam, działem nauki interdyscyplinarnym. Tak? I zazwyczaj się po prostu mówi, że filozofia albo część filozofii jest po prostu częścią kognitywistyki na równych prawach z innymi częściami. Więc tutaj sytuacja byłaby troszeczkę inna, bo po prostu byśmy powiedzieli, że tak niemalże na mocy definicji po prostu część filozofii jest po prostu częścią kognitywistyki. Więc tutaj się nie trzeba tłumaczyć nawet z tego. Ale oczywiście tutaj też od razu można zwrócić uwagę na duże różnice, no bo znowu w filozofii możemy rozróżnić jakąś taką tradycję, która no, jednak łączy się jakoś z badaniami empirycznymi, no, zwłaszcza ostatnio, jak mówimy o filozofii tak zwanej eksperymentalnej i różnych podobnych dociekaniach czy rodzajach badań. Od takiej filozofii, która jest czysto teoretyczna, ale też w kognitywistyce takie dociekania teoretyczne prowadzone przez filozofów występują i jakoś badacze, którzy są kognitywistami, się często na nie powołują, bardzo często współpracują z filozofami, także koniec końców myślę, że tutaj nie ma wielkich różnic. Teoretycznie, czyli kanapowo, tak jak to się czasami mówi. Kanapowo, mówiłeś dzisiaj, że kanapowo czy fotelowo? Fotelowo. Gabinetowo podobno. Tak. Powinno się podobno mówić gabinetowo, ale to tak, oczywiście to określenie, że filozofowie są prowadzą badania gabinetowe czy fotelowe, to znaczy jest to jakiś taki trochę zafałszowany obraz, który wskazywał, że dokonują jakiegoś takiego wglądu w siebie i w naturę pojęć i z tego wglądu wysnuwają różnego rodzaju wnioski. To jest bardzo zafałszowany obraz, bo tak naprawdę filozofowie współcześnie, zwłaszcza filozofowie, którzy są bliscy kognitywistyce, bliscy no, filozofii konkretnych nauk oczywiście, bo tu możemy też o innych naukach mówić, no, bardzo często ich punktem wyjścia, ich dociekań są po prostu konkretne wyniki albo konkretne propozycje teoretyczne osób, które pracują w tych dyscyplinach i to jest punkt ich wyjścia, więc no, są to dociekania fotelowe w tym sensie, że to oczywiście wymagają namysłu, tak jak namysłu wymaga w ogóle dowolna działalność teoretyczna, ale nie ich punktem wyjścia nie jest fotel ani gabinet. Tylko... To nie jest ten fotel Kartezjusza, co jest absolutnie inny fotel. Tak. Z internetem, w którym się czyta o najnowszych wynikach. Tak. Okej, okay. Ale to są te meta przedmiotowe tematy, natomiast zejdźmy piętro niżej do tych przedmiotowych. No i może zacznijmy od uporządkowania sobie trochę pojęć, więc zacznijmy od tego, ponieważ to seminarium też się nazywa, przypominam, znak, język, rzeczywistość, no to zacznijmy od tego znaku. Co to byłby znak? Tak, to pojęcie znaku oczywiście jest pojęciem o bardzo długiej historii, długiej tradycji. I ja oczywiście nie mam tu czasu, żeby o tej tradycji mówić i o różnych próbach definiowania pojęcia znaku, ale generalnie powiem o
powiedzmy sobie o czymś, co jest taką, no, rzekłbym, dominującą ideą, jeśli chodzi o teorię znaku i koncepcję znaków. Otóż zazwyczaj zwykło się przyjmować, że pojęcie znaku to jest pojęcie relacyjne. Co to znaczy? To znaczy, że tak naprawdę, żeby powiedzieć, czym jest znak, niekoniecznie językowy, znak dowolnego rodzaju, tu można myśleć o znakach drogowych, o znakach takich jak dym, który ma być oznaką ognia i tak dalej, ale też o słowie, na przykład kot, też, to też jest znak. Jeżeli pomyślimy sobie o znakach w tych kategoriach, no to pojęcie znaku jest zawsze pojęciem relacyjnym. To znaczy, że tak naprawdę mówimy, że coś, jakiś przedmiot, tradycyjnie się mówi o zmysłowo postrzegalny, moglibyśmy powiedzieć fizyczny, ale chodzi o to, że znak powinien mieć pewną formę, być czymś zmysłowo postrzegalnym, moglibyśmy powiedzieć pewien nośnik znaku, w związku z tym moglibyśmy takiej kategorii użyć, czyli przykładowo dym, który widzimy, to jest coś zmysłowo postrzegalnego, pewien na przykład ciąg plamek, które układają się w napis kot, tak? Czy pewien ciąg liter, które układają się w napis kot. Ale to rozumiem, że też na przykład wyświetlane napisy na monitorze? Oczywiście, jak najbardziej, tak. Coś, to jest ten nośnik znaku, tak. Więc coś, ten nośnik, jest znakiem czegoś, czyli coś reprezentuje, moglibyśmy powiedzieć, albo prezentuje. Nie spierajmy się tutaj o słowa. Ważne jest, że jest jakaś relacja do czegoś, co ten znak ma, za czym ten znak stoi, tak. Czyli coś jest znakiem czegoś dla kogoś, tak? Czyli poza tym, że mamy nośnik znaku, mamy to, co jest przez znak reprezentowane, mamy również użytkownika znaku, albo można było nawet ogólnie powiedzieć interpretatora znaku, bo być może ta kategoria interpretatora jest bardziej ogólna, bo to nie chodzi o to, że my tego znaku używamy. Bardzo często jest to pojęcie użycia, to dopuszczamy jak najbardziej jego interpretację w takim duchu, że kiedy ktoś do nas mówi, my słyszymy tylko na przykład, co on coś mówi, no to my też jesteśmy użytkownikami znaku w tym sensie, że jesteśmy jego interpretatorami. Więc tradycyjna koncepcja znaku mówiła nam, że znak to jest pojęcie relacyjne, które przynajmniej te trzy komponenty relacyjne zawiera, tak? Czyli nośnik, to co reprezentowane i użytkownika, ale, i to jest bardzo ważna sprawa, w wielu koncepcjach znaku, które w historii rozwijano, dopuszczano możliwość, że tych argumentów tej relacji znakowej jest więcej. Czyli trzy to jest, rozumiem, minimum. Tak, to jest minimum. Że jest, można powiedzieć, że znak to jest przedmiot pewnego rodzaju, który jest przynajmniej trójargumentowy. Może tych czynników być więcej, może na przykład relatywizację do czasu trzeba dopuścić, może jakąś relatywizację do jakiegoś celu osoby, która używa znaku. No jest wiele tutaj możliwości, w wielu różnych koncepcjach znaku tutaj rozbudowywano tę ideę, ale można powiedzieć najprościej, że właśnie znak to jest pewne pojęcie relacyjne, coś jest znakiem czegoś dla kogoś. I tego się należy trzymać. O właśnie, a czy jest jakaś różnica, bo podałeś jako przykład znaku znak drogowy, powiedzmy, i powiedziałeś też o tym dymie. Czy jest jakaś istotna różnica? Czasami te, i nawet sam powiedziałeś, że ten dym to jest oznaka, czy jakoś tak. Czy jest jakaś właśnie różnica między dymem jako no, oznaką ognia, a znakiem drogowym, który mówi, że za pół kilometra czy tam 500 metrów jest zakręt? Oczywiście, tak. Naturalnie są tu różnice. I tu znowu trzeba by było pewnie uczciwie spojrzeć sobie na historię ogólnej teorii znaków, czyli semiotyki, prawda? I przyjrzeć się temu, jak różni semiotycy próbowali znaki klasyfikować, albo raczej uczciwie trzeba było powiedzieć, przeprowadzić ich typologię, to znaczy niekoniecznie takie wyraźne granice między rodzajami znaków stawiać, ale raczej mówić, że no znaki są w jakimś stopniu jakieś, a w jakimś innym stopniu jakieś. I oczywiście tych propozycji jest mnóstwo w historii semiotyki. Natomiast żeby wybrać jakąś, tak, taką, która jest dość popularna i o której się często mówi też w podręcznikach, no to ojciec semiotyki, Charles Sanders Peirce, bardzo wybitny amerykański pragmatysta i bardzo wybitny amerykański filozof, był naprawdę był autorem bardzo wielu typologii i klasyfikacji znaków, ale taka, która do literatury się przebiła, to jest taka typologia, która mówi, że można było mówić o takich trzech typach znaków, tak? Mamy... Z tego co wiem, to właśnie charakterystyczne, on lubił trójki, dzielił często na trzy różne rzeczy, nie? Tak, tak, tak. Rzeczywiście u Peirce'a to jest bardzo charakterystyczne, wszystko dzieli się na trzy. Peirce był oczywiście człowiekiem refleksyjnie nastawionym i nawet sam sobie zadawał pytanie, dlaczego tak jest, że w jego systemie wszystko dzieli się na jakieś trzy składowe.
ale odpowiedział sobie na to pytanie, no ale przecież taki jest świat, więc, więc to tak być musi. Więc ten jego podział, o którym chciałem powiedzieć, jest oczywiście na trzy aspektowy, czy członowy. I zazwyczaj mówi się, że znaki mogą być znakami, no, w polskiej literaturze mówi się oznakami, oryginale angielskim to są tak zwane indexical signs, czyli albo indeksy czasem się też mówi. Mamy zatem tą pierwszą kategorię, mamy znaki, które określa się mianem znaków ikonicznych, to jest ta druga kategoria, no i wreszcie mamy trzecią kategorię, którą za Peresem określanym mianem symboli, czy znaków symbolicznych, czyli mamy podział na oznaki, mówiąc, albo indeksy, znaki ikoniczne i symbole. No i czym różnią się te kategorie? Tak? No, na czym to wszystko polega? No, to Peres mówi, że w wypadku znaków, które są oznakami, i tutaj przykładem takiej oznaki, czy takiego znaku, który jest indeksem, jest właśnie na przykład dym, który jest znakiem ognia, tak się klasycznie podaje. No tutaj Peres mówi, że to chodzi o to, że między znakiem, tak, nośnikiem, można byłoby powiedzieć, a tym, co znak reprezentuje, zachodzi pewna relacja, on mówi relacja egzystencjalna. To znaczy chodzi o to, że warunkiem zaistnienia tego obserwowalnego przedmiotu, który jest znakiem, jest fakt zaistnienia przedmiotu, który jest przez niego reprezentowany. Czyli w pewnym sensie warunkiem zaistnienia dymu jest zaistnienie ognia. Czasem się niewłaściwie tę koncepcję opisuje, że to chodzi o związek przyczynowy. Peres mówi bardziej ogólnie, związek egzystencjalny, związek istnienia, który zachodzi między jednym i drugim. Więc to są znaki. Znaki, to znaczy znaki ikoniczne, są z kolei znaki, które reprezentują coś na mocy podobieństwa. To podobieństwo możemy na przykład dostrzec, jak mamy mapę, diagram, tak? To można powiedzieć, że diagram albo mapa jest znakiem ikonicznym pewnego na przykład terenu, który jest na niej obrazowany i oczywiście jest ze względu na to, że zachodzi pewne podobieństwo między jednym i drugim. I wreszcie finalnie mamy te znaki, które nazywane są symbolami. One reprezentują coś na mocy konwencji, czyli o ile wcześniej mieliśmy związek egzystencjalny, podobieństwo, to w trzecim wypadku mamy pewną konwencję, pewną umowę można byłoby powiedzieć, na mocy tej umowy ta reprezentacja zachodzi. I ostatnia rzecz, którą chciałem tylko o tym powiedzieć, to jest bardzo ważne, bardzo często błędnie w literaturze się mówi, że to jest tak, że znak jest albo taki, albo taki, albo taki. To tak nie jest. No, cała cecha koncepcji Persa polega na tym, że dopuszczam, nawet Pers nawet zakładał, że tak jest, ale z jakich powodów to może być trochę tajemnicze, ale w żadnym razie nie zakładam, że te kategorie się wykluczają. To znaczy znak może być zarówno znakiem jednej, drugiej i trzeciej kategorii. I by podać bardzo prosty przykład, jeżeli mamy na przykład obraz, no, taki realistyczny obraz, powiedzmy sobie jakiejś konkretnej osoby, to może się zdarzyć, że ten obraz jest podobny do jakiejś jeszcze innej osoby. Czyli można byłoby powiedzieć, że jest znakiem ikonicznym również innej osoby, ale Peres by zaprotestował i powiedział, że to tak nie jest. To jest znak, który jest znakiem ikonicznym, ale pojęcie znaku ikonicznego w tym wypadku zakłada także pewnego rodzaju relację egzystencjalną, no w tym wypadku nawet przyczynową, z konkretnym modelem, który był przedstawiony na znaku. Czyli ten znak, który jest obrazem, jest jednocześnie znakiem ikonicznym i jednocześnie jest oznaką, w tym sensie, że jest ten związek egzystencjalny. No, być może jakbyśmy nawet pomyśleli o jakiejś sztuce abstrakcyjnej, moglibyśmy tutaj element symboliczny na przykład dodać do tego, więc w żadnym razie nie należy myśleć, że są jakieś oddzielne kategorie i że świat się po prostu dzieli na takie, takie, albo takie, albo takie, albo takie. Tak naprawdę coś jednego może być znakiem w tych trzech aspektach. I to jest typologia bardziej niż podział logiczny. Tak, jest to zdecydowanie typologia i no to jest dość ważna sprawa, bo bardzo często się nawet w podręcznikowych ujęciach przedstawia to zupełnie inaczej, co jest błędem. Okay. Czyli, a to można jeszcze ciągnąć tylko ten wątek, to jak mamy na przykład znak właśnie, że zaraz jest tam jakiś ostry zakręt w prawo, no to z jednej strony to jest chyba symboliczny znak, najbardziej byśmy powiedzieli. Zdecydowanie, zgoda, tak. Ale z drugiej strony jest jakieś podobieństwo między kształtem drogi, który nas czeka, a samym tym znaczkiem. Można byłoby naciągać, że to być może też jest ikoniczny trochę? Ja bym powiedział, że nawet nie trzeba byłoby naciągać. Zdecydowanie trzeba byłoby tak powiedzieć. No i egzystencjalny w sumie stosunek też jest między jednym i drugim. No tutaj sprawa jest pewnie trudniejsza. Do jakiegoś opisania, ale Peres, ale tak jak już mówię, to jest już coś, co wymaga pewnego. No, to nie jest to jasne, jaki argument można było podać, bo Peres mówił rzecz nawet mocniejszą, bo ja powiedziałem ostrożnie, że te kategorie się nie wykluczają. Peres mówił,
że one się zakładają. Tak? Znak symboliczny jest jednocześnie znakiem ikonicznym, a znak ikoniczny jest jednocześnie znakiem oznaką. Tak? Z jakich powodów tak mówił, tak mocno stawiał, no to jest ciekawe pytanie do specjalistów od Persa. Ja nie podejmuję się na nie tej chwili odpowiadać. No bo z ogniem na przykład właśnie wydaje mi się, że tutaj już podobieństwo jest, czyli ten ikoniczny znak, no trudniej, bo dym aż tak mi się przynajmniej nie wydaje podobny do ognia, żeby to... Tak, no. tutaj raczej nie, ale jakbyśmy tam prowadzili tą hierarchię, prawda, oznaka, znak ikoniczny, symbol, to byśmy idąc od góry mogli zakładać, że symbol zakłada tak i zakłada ikoniczność, a ikoniczność zakłada być może indeksowość czy bycie oznaką i to raczej od tego rodzaju zależnych, bo tu chodziło, no ale pytanie jest, jak można takiej mocnej tezy o związku bronić. No, ja nie chciałbym tutaj tego robić, ale no, myślę, że warto wiedzieć, że tutaj... Jest też taka na rynku propozycja. Okej, dobra, to są znaki w ogóle różnego. Zresztą właśnie te, o których mówiliśmy, to w zasadzie nie mówiliśmy jeszcze o znakach językowych w ogóle, no więc właśnie czym jest język i czym są te znaki językowe, czy one się jakoś różnią od niejęzykowych, czy pozajęzykowych? To jest oczywiście ogromne pytanie, bardzo ciekawe. One wszystkie są wielkie, wiem, wybacz. No. Nie, ale to jest fascynujące pytanie. I chyba takie pytanie, na które nie ma jakiejś niekontrowersyjnej zupełnie odpowiedzi. Chociaż generalnie zakłada się, że są jakieś kryteria, które odróżniają znaki językowe od znaków niejęzykowych, a może lepiej by było mówić systemy znaków językowych od systemów znaków niejęzykowych, no bo tu chodzi nam nie zazwyczaj o pojedyncze znaki, ale o pewne systemy czy układy znaków. I oczywiście te kryteria są dyskutowane, no na pewno są podobieństwa, od tego warto zacząć, prawda? No możemy sobie pomyśleć o pewnym systemie znaków bardzo prostym, na przykład jakichś znaków komunikacyjnych, które są używane do tego, żeby jakieś na przykład proste czynności skoordynować w jakiejś sytuacji. No nie, może na przykład jakimś oświetleniem machać, tak, ktoś może w jakiś sposób na przykład reagować, no i tak dalej, i tak dalej. No i generalnie w wypadku takich systemów znaków, jak i w wypadku systemów znaków językowych, no na pewno wszyscy powiedzą, że jedne i drugie służą komunikacji, czy mają pewną rolę komunikacyjną. Więc to jest coś, co jest wspólne jednemu i drugiemu, pewna rola komunikacyjna, czy możliwa rola komunikacyjna. Choć są teoretycy, to warto też powiedzieć, którzy uważają, że rola komunikacyjna w wypadku języków, nie innych systemów znaków, jest zaniedbywalna. Noam Chomsky coś takiego mniej więcej mówił, że to jest jakaś drugorzędna i zaniedbywalna funkcja języka, tak. Komunikacja? Tak, że komunikacyjna funkcja języka jest przeceniana, mówiąc krótko. No, ale to jakby, no to nie jest może rozpowszechnione stanowisko, ale no są tacy, którzy uważają, że ta funkcja nie jest tutaj najważniejsza. No ale Noam Chomsky to nie jest byle kto. To nie jest byle kto, zdecydowanie. To jest no, wybitny badacz języka, więc jakby podobieństwem jest ta funkcja komunikacyjna. No i oczywiście czasem ludzie się skupiają na tym podobieństwie, i w związku z tym rozszerzają tę kategorię języka w taki sposób, żeby objąć nią w zasadzie wszystkie systemy znaków, które służą komunikacji. I na przykład bardzo łatwo mówią o tym, że no nie wiem, na przykład jest coś takiego jak języki zwierząt. Tak? I to bardzo często jest wynik tego, że po prostu rozszerzają to pojęcie języka w taki sposób, żeby no w zasadzie utożsamiają je po prostu z pojęciem systemu znaków, który służy komunikacji. No można oczywiście tak zrobić, ale bardzo wielu się sprzeciwia temu i mówi, że to nie jest tak prosto, ponieważ między językami, ludzkimi językami, tak jak je znamy, no i też nie tylko ludzkie, znaczy to są też ludzkie języki, ale też mogą tu w grę wchodzić języki sztuczne, ale mówmy może o językach naturalnych, a różnymi systemami znaków, które systemami znaków językowych nie są, zachodzą różnice, tak? No i jakie to są różnice? Tak? Na jakie różnice się raczej wskazuje i problematyzuje? No więc generalnie tych różnic też tutaj dyskutowano jakby wiele, ale by wspomnieć o takich najważniejszych, to na przykład mówi się o tym, że to języki posiadają coś takiego jak kompozycyjna składnia i semantyka. Natomiast nie posiadają czegoś takiego systemy znaków niejęzykowych. O co tutaj chodzi generalnie? No idea jest taka, że wydaje się, że języki naturalne, tak jak je znamy, mają pewnego rodzaju gramatykę, no, czyli pojętą jako pewną regułę budowania wyrażeń złożonych z wyrażeń prostych. I co więcej, ta gramatyka pozwala
w zasadzie na potencjalnie nieskończoną produktywność w obrębie systemu języka, czyli możemy wygenerować dzięki niej potencjalnie nieskończoną klasę zdań. Co więcej, te zdania, i to jest bardzo ważne, są dla nas interpretowalne, czyli możemy je zrozumieć nawet w sytuacji, w której nigdy z takim zdaniem wcześniej nie mieliśmy do czynienia. I to jest taka niesłychanie ważna cecha języka i języków naturalnych. Wielu by powiedziało, że dystynktywna cecha, to znaczy taka cecha, która wyróżnia języki od wszystkiego innego. I no, czegoś takiego, przynajmniej w takiej pełnej rozciągłości, nie zauważono w wypadku systemów znaków, które nie są systemami znaków językowych, no bo one są zazwyczaj systemami, gdzie mamy dość skończoną liczbę symboli podstawowych i w zasadzie bardzo często na tym się to kończy. Nie ma tej gramatyki. Tak. Nie ma nawet takiej kompetencji w zasadzie posługiwania się takimi systemami znaków, to jest kompetencja zapamiętania, co konkretny element reprezentuje i potem używania tego w różnych sytuacjach, przez te kompetencja do posługiwania się językami w takim poważnym sensie tego słowa, to jest nie tylko kompetencja do tego, żeby poznać na przykład leksykon, tak, i wiedzieć, co konkretne słowa reprezentują, czy co znaczą, ale także do tego, żeby potrafić za każdym razem nadać interpretację pewnym złożonym kompozycjom. I to jest ta taka różnica, którą się wskazuje od bardzo dawna jako taką różnicę zasadniczą między właśnie językami a systemami znaków niejęzykowych. Ona się też troszeczkę wiąże z tym, co kiedyś taki bardzo wybitny lingwista, ale też filozof, mi się nie pamięta, czy to był filozof niemiecki, Karl Biller, jeszcze przed wojną, w latach 30. w swojej teorii języka pisał, gdzie przeprowadza takie rozróżnienie na systemy znaków, jak on mówił, jednoklasowe i dwuklasowe. To jest bardzo ciekawe też rozróżnienie. Biller zwracał uwagę na to, że są systemy znaków dwuklasowe. Dwuklasowe systemy znaków są takie systemy znaków, które zawierają znaki, które można przyporządkować do dwóch podstawowych kategorii, nazw i zdań. Jeśli coś zawiera nazwy i zdania, to jest systemem dwuklasowym. Tak? Oczywiście zakłada gdzieś również, że są jakieś zasady kompozycji, prawda? No bo przechodzimy od jednych do drugich. Tak? A systemy znaków jednoklasowych to są takie systemy znaków, które nie zawierają znaków tych dwóch kategorii, zawierają jakieś systemy znaków, a to są jakieś znaki, przepraszam, które jednakowoż, o których nie sposób powiedzieć, czy one są zdaniami, czy nazwami. I jak się zastanowimy nad pewnymi konkretnymi przykładami, moim zdaniem dość dobrym przykładem jest system znaków drogowych, przepraszam za ten przykład, że to jest, że jak o nim pomyślimy, to on jest troszeczkę takim jednoklasowym systemem z punktu widzenia Billera, prawda? No bo mamy do czynienia z pewnymi konkretnymi znakami, one swoją drogą mają pewną kompozycję, to jest trochę frapujące i pewne związki między nimi mogą też zachodzić w konkretnych kontekstach, to jest trochę frapująca cecha całości, ale jednocześnie jak sobie pomyślimy o konkretnym znaku drogowym, to nie potrafilibyśmy jednoznacznie powiedzieć, czy on coś stwierdza na jakiś temat, czy mówi, czy jest jak zdanie, czy raczej po prostu jest jak nazwa albo jakaś reprezentacja, która opisuje, nie wiem, czy stan rzeczy można powiedzieć, ale pewnego rodzaju przedmiot, czy układ rzeczy. Czy mówiąc krótko, jak widzimy znak, że tu jest przejście dla pieszych, tak, to czy jakby chcemy go interpretować jak zdanie, które mówi tu jest przejście dla pieszych, czy raczej jako powiedzenie, jako coś, co by odpowiadać by mogło wyrażeniu przejście dla pieszych, tak? To wyrażenie przejście dla pieszych jest taką nazwą troszeczkę tego czegoś. I jakby idea Billera jest taka, że te znaki mają coś takiego, że ani jedna, ani druga opcja nie jest, nie stosuje się do nich. No, trudno powiedzieć, mówiąc krótko, jakie one są tutaj. Ale to, co można powiedzieć, że tak czy siak są jednego rodzaju. Właśnie nie mamy dwóch rodzajów. Nie mamy dwóch rodzajów zdania. To nie jest tak, że ostrzegawcze to nazwy, a informacyjne znaki to tam zdania, tylko wszystkie są tego samego typu. Tak, wszystkie są tego samego typu, ale ważna jest też ta teza o takiej niedookreśloności ze względu na ten nominalny, czyli nazwowy, i propozycjonalny, czyli zdaniowy aspekt. To też jest takie bardzo ważne, że jest taka niejasność, którą mamy w tej sprawie. Także to jest. A języki z kolei mają te dwuklasowe. Tak. Języki są dwuklasowe. No więc to jest jakby kolejne kryterium, które się podaje. Właśnie to kryterium, które się odwołuje do jedno- i dwuklasowości. I oczywiście ono jest jakoś, jeśli dodam jakieś dodatkowe założenia, można je powiązać z tym kryterium kompozycyjności oczywiście. To jest jakby coś, co w jakimś konglomeracie. Czyli mówiąc krótko, z jednej strony mamy podobieństwo, takie jak funkcja komunikacyjna, a z drugiej strony mamy różnicę, jeśli chodzi o właśnie tę cechę kompozycyjności, no i związaną z nią cechę produktywności, i z drugiej strony właśnie tą jedno- i dwuklasowość. Tak? To się
wydaje się, że to mogą być niezłe kandydatury na to, żeby rozróżniać języki od systemów znaków, które są systemami znaków niejęzykowych. Czyli na języki składałaby się raz słownik, zasób tych wyrażeń podstawowych, to sobie nazwijmy, ale dwa jeszcze ta gramatyka, która pozwala nam potencjalnie w nieskończoność tworzyć nowe wyrażenia, no i trzy jeszcze jakieś reguły interpretacji, że te złożone struktury znaczą i użytkownik kompetentny języka jest w stanie je rozumieć, tak jak powiedziałeś, mimo że ich nigdy wcześniej nie widział. Tak. No i dzięki temu możemy, rozumiem, tworzyć na przykład cały czas nowe powieści. Nie kończy się to i się nie skończy, bo to jest potencjalnie nieskończone. Tak, jeśli gdybym jeszcze mógł coś tylko dodać do tego, to oczywiście jest dokładnie tak, jak powiedziałeś, ale do tego oczywiście jest tak, że zakładamy, że w jakiś sposób jest tak, że potrafimy, wychodząc od interpretacji tych składowych i mając gramatykę, dojść w jednoznaczny sposób do interpretacji tego, co złożone. To jest jakby istota kompozycyjności semantycznej przynajmniej tej. Okej. No dobra, dobra. Myślę, że dobrze, to jest ta strona językowa. No a jeszcze bym poprosił krótko cię o jeszcze jedno a propos języków, bo to już wspomniałeś gdzieś z boku, między naturalnymi a sztucznymi różnica. To jaka to jest różnica? Och, to jest też pytanie. No, są tacy, którzy powiedzą, że nie ma. Byli bardzo wybitni badacze. A które to są, tak powiedzmy, tylko naturalne, a sztuczne? To znaczy, to pojęcie sztucznego języka, ono nie jest jednoznaczne. To może od razu powiedzmy, no bo jak mówimy o językach sztucznych, no to niektórzy na to hasło reagują natychmiast, myślą na przykład o językach takich jak język na przykład matematyki, tak, albo język logiki, albo i to jest to, co im przychodzi do głowy, ale inni z kolei, jak słyszą swój język sztuczny, to na przykład nie, myślą o Esperanto. Tak, więc to jedna i albo druga. Tych językach stworzonych przez Tolkiena, te takie sztuczne, wiesz, elfickie. Jakieś i takie tam. Tak. Więc to pod tym hasłem może się jedno i drugie kryć. Więc to pytanie tak naprawdę są dwa pytania. Tak, jak się języki naturalne mają do języków na przykład takich jak język logiki czy język matematyki, a z drugiej strony to jest pytanie, jak się mają do tych języków, które są sztuczne, są stworzone. No jeśli chodzi o to drugie pytanie, bo ono wydaje się łatwiejsze, to jest troszeczkę tak, że my w pewnym sensie powiedzielibyśmy, że weźmiemy na warsztat takie języki jak języki stworzone przez Tolkiena czy Esperanto, to one są jak języki naturalne. No jedyne, co różni od tych języków naturalnych, to jakby sposób, w jaki zostały, że tak powiem, wprowadzone. To znaczy, no, był to efekt po prostu pewnego ustanowienia, pewnej gramatyki, słownika, który był bardzo świadomym aktem. Wydaje się, że niczego takiego w historii języków naturalnych nie jesteśmy w stanie wyśledzić. Ale gdyby od tego abstrahować, to byśmy pewnie powiedzieli, że te cechy właściwe jednego i drugiego są oczywiście bardzo podobne. I teraz jeszcze, przepraszam, ale jeśli mogę ci przerwać, przyszło mi do głowy, że one nie są fikcyjne, tak jak są postaci fikcyjne, no bo ten język jest taki, że możemy się go nauczyć, faktycznie możemy się tym wymyślonym językiem posługiwać. No i są przecież ludzie, którzy tam się uczą tych języków, wydają słowniki, tak, mają jakieś tam swoje konwenty i rozmawiają sobie po prostu w tym języku. Więc to... Gandalfa nie da się spotkać, a językiem elfów da się pogadać. Tak, mi teraz. Ale to tak na marginesie. No tak, ale to pokazuje właśnie, no, wskazuje pewne takie podobieństwo. Mm-hmm. Więc gdyby abstrahować od kontekstu powstania to w zasadzie to pewnie na jedno wychodzi. Oczywiście jakieś tam różnice mogą się pewnie wiązać potem z tym, jak to już w historii się te języki rozwijają, prawda? Języki naturalne prawdopodobnie inaczej będą się troszeczkę rozwijać niż te języki, no ale to są już takie różnice, które, no, które są oczywiście rzeczywiste, ale pewnie no, można mówić, że one nie są jakieś to bardzo istotne do przeprowadzenia tych różnic. Natomiast drugie pytanie to jest to pytanie o relacje języków naturalnych do języków takich sztucznych, w sensie takich jak języki sformalizowane, czy czasem nawet języki formalne, czyli takie, które nie mają interpretacji. I tutaj zdania są dość podzielone w tej sprawie. Natomiast no, bardzo wybitny filozof, matematyk i lingwista Richard Montague kiedyś powiedział, a w zasadzie w dwóch swoich takich artykułach rozpoczął od takiej prowokacyjnej tezy, że jego zdanie nie ma absolutnie żadnej różnicy między językami naturalnymi a sztucznymi językami, które są budowane przez logików i matematyków. No i potem oczywiście podawał pewne ogólne, formalne mechanizmy opisu języków jednego i drugiego rodzaju. I to ta teza, myślę, że ma pewne uzasadnienie, dość dobre.
I oczywiście to uzasadnienie związane jest z tym, że jeżeli mamy oczywiście pewnego rodzaju języki sztuczne, takie no, jak język na przykład określonych teorii matematycznych, to bardzo łatwo jest pokazać, że te języki mają cechy takie jak kompozycyjność, tak, czyli te cechy, których oczekujemy od języków. No i są, jeżeli są odpowiednio bogate, to są dwuklasowe też w takim Millerowskim sensie. Nie ma tutaj problemu z tym przyłożeniem też do tego kryteriów. No może troszkę inaczej wygląda to kryterium tutaj związane z, a to miało być oczywiście kryterium, które wskazuje na podobieństwo z komunikacją, bo w jakim sensie one służą komunikacji? No w pewnym sensie służą komunikacji, tak, ale wydaje się, że nie w takim zwykłym i normalnym sensie, jak używamy na co dzień tych języków do komunikacji, ale wydaje się, że no, jest w tej tezie Montegi coś bardzo trafnego, więc są tacy, którzy by powiedzieli, że tak naprawdę te kategorie można, jeśli się zaaplikuje na poważnie pewne kryteria, takie jak kompozycyjność, no, powiązać ze sobą i nie przeprowadzać bardzo wyraźnego rozróżnienia. Także ci wszyscy, którzy marudzą, że na maturze matematyka to jakieś chińszczyzna, to właśnie nie jest chińszczyzna, to po prostu język, inny język, znaczy no chińszczyzna to też inny język, ale to jest tego samego typu język. Ale są jakieś koncepcje, jednak zgaduję, Montegi to jest jedna opcja, że jednak są różnice. Tak, rzeczywiście można tutaj myśleć o jakichś koncepcjach, które wskazują na jakieś różnice, no na przykład różnice by... O ile byśmy tą kompozycyjność i powiedzmy sobie dwuklasowość zachowywali jako kryterium podobieństwa, to chyba bardzo ciekawe kwestie pojawiają się, kiedy zapytamy się o ten aspekt języków, który nazywa się pragmatycznym aspektem. Ja o nim do tej pory prawie w ogóle nie mówiłem. On był troszeczkę wspomniany, jak mówiliśmy sobie o tym, że znak poza nośnikiem i tym, co jest reprezentowane, wymaga użytkownika, prawda? Mhm. To pojęcie użytkownika i no, dział teorii znaków, który zajmuje się właśnie relacjami znaków do użytkowników, no, jest kolokwialnie ogólnie nazywane pragmatyką. No i bardzo często, jak mówimy o systemach znaków językowych i zresztą niejęzykowych też, to możemy się pytać o pragmatykę, czyli o to jakąś ogólną teorię, która pewne prawidłowości dotyczące użycia języka przez jakąś grupę użytkowników jakoś ta teoria jakoś opisuje. No i oczywiście w wypadku języków naturalnych mamy bardzo bogatą pragmatykę. Mamy też teorie, które nam różne aspekty właśnie pragmatyczne użycia języka w pewnych konkretnych kontekstach nam opisują. Natomiast pragmatyka języków sformalizowanych czy formalnych, nie chcę powiedzieć, że nie istnieje, bo znam prace, które jakoś to zagadnienie podejmowały i ono nie jest nieciekawe w żadnym razie, ale myślę, że można by było bez trudu dostrzec pewnego rodzaju różnice, na przykład jeśli weźmiemy sobie jakiś język jakiejś teorii matematycznej, nie wiem, arytmetyki, powiedzmy sobie taki prosty, sformalizowany język i przyjrzymy się temu, jak jest on używany przez na przykład jego użytkowników, czyli grupę osób, które pracują czy zajmują się w większym stopniu arytmetyką, no to myślę, że na poziomie opisu tego, jak to pragmatycznie wygląda, będziemy mieli ogromne różnice między tym, jak to w tym wypadku wygląda, jak wygląda używanie na przykład fragmentów języka naturalnego. Chociaż oczywiście nie wiem, ja nie prowadziłem takich badań empirycznych, ale wydaje się, że na przykład jakaś taka sfera na przykład niedosłowności wypowiedzi, metaforyczności określonych może kompletnie znikać w tym wypadku, ale nie chcę tej sprawy przesądzać. Wydaje się, że na tym poziomie właśnie użycia byśmy pewnie pokazali gigantyczne różnice. Czy one przesądzą o tym, że tu mamy z jednej strony języki, a z drugiej nie, to nie chcę tej sprawy przesądzać. To jakoś... Okej. No to jeszcze w tym dziale wyjaśniającym, z kolei o filozofii umysłu też trochę chcemy mówić, to jaka byłaby różnica między, powiedzmy, używa się bardzo często takich terminów jak mózg, umysł, jaźń, świadomość. Jakbyś mógł jakoś uporządkować, jak powinniśmy te terminy do siebie odnosić. Wiem znowu, że to nie jest proste. Czy z językami jest troszkę łatwiej. Jednak jakieś takie koncepcje i definicje takich pojęć jak język gdzieś mamy w literaturze. W wypadku takich pojęć jak umysł nie wydaje mi się, żeby była jakakolwiek powszechnie przyjęta na przykład definicja czegoś, co jest umysłem. Ja zazwyczaj jak opowiadam na jakichś kursach wprowadzających o filozofii umysłu, o tym, czym zajmuje się filozofia umysłu, czyli o umyśle, bardzo często mówię po prostu, opowiadam mniej więcej coś takiego. Mówię, że są w świecie takie przedmioty. Ta kategoria przedmiotu jest taka maksymalnie ogólna, jakieś byty, tak?
które no, mają pewne własności i cechy. I te cechy są cechami przynajmniej dwojakiego rodzaju. Z jednej strony mają zdolność do przedstawiania sobie czegoś albo reprezentowania, moglibyśmy kolokwialnie powiedzieć, znaczy nie kolokwialnie, czyli używając języka filozofii, mają zdolność do posiadania stanów intencjonalnych, tak? Czyli mają taką cechę intencjonalności, czyli taką cechę, która polega na tym, że są o czymś, czegoś dotyczą, mówiąc bardzo nakierowują ogólnie swoją intencję na coś. Tak, tak, nakierowują się na coś, w związku z tym to reprezentują prawdopodobnie. Oraz jednocześnie mają, mają takie, taką własność, która polega na tym, że są w stanie posiadać pewne subiektywne doświadczenia. Tak? To jedno idzie w parze z drugim oczywiście i się na siebie nakłada, czyli ja nie tylko mam jako osoba posiadająca umysł, nie tylko reprezentuję coś, czy mam myśli o czymś, na przykład mogę sobie teraz myśleć o wakacjach na Azorach, tak? No to myśl moją kieruje na takie sytuację, w której jestem na Azorach i jestem tam na wakacjach, ale jednocześnie na przykład mogę, nie wiem, odczuwać ból, tak? Czy łaskotanie, prawda? No to będzie pewne subiektywne doświadczenie, które będę posiadał. Więc są takie przedmioty, które mają te dwie własności, tak? Intencjonalność i świadomość. Tak na razie sobie, no zresztą to zgodnie z pewną przyjętą terminologią moglibyśmy tak mówić, a ponadto, i to jest szalenie ciekawe, nie tylko reprezentują coś, nie tylko mają te doświadczenia, ale mają jeszcze jedną zadziwiającą cechę, mianowicie są w stanie reprezentować fakt, że same mają reprezentację i pytać się o to, jakie jest ich miejsce w świecie ze względu na to, jak świat reprezentują, jak świata doświadczają. Ja bym powiedział, że jeśli coś ma te własności, no to, to coś posiada umysł. To jest zazwyczaj odpowiedź, której udzielam, znaczy to jest propozycja charakterystyki ogólnej, którą bardzo często podaję studentom na początku zajęć. Czy to jest coś, co byłbym skłonny zamienić na definicję umysłu? Pewnie nie, ale myślę, że jest to dość dobra charakterystyka wstępna, która no, myślę, że nam przybliża pojęcie umysłu. No, no to nie musimy się chyba przejmować definicjami i się upierać, że musimy podać jakąś super definicję. Niech sobie Państwo spróbują zdefiniować krzesło i zobaczycie Państwo, jakie są problemy przy takim prostym przecież pojęciu. No to czego tutaj wymagać od umysłu? A czy między jaźnią a świadomością byłaby jakaś różnica, czy to raczej po prostu są synonimy? Znaczy, znowu, to są pojęcia, które były różnie bardzo no używane. I ja myślę, że to dużo jest bardzo takich problemów trochę terminologicznych, jak się o takich kategoriach, mówi. No, jedno z takich rozumień pojęcia jaźni, nie jedyne, które w historii filozofii, nie tylko filozofii, no przecież też psychologii jakoś funkcjonowało, no to było takie pojęcie jakby jakiegoś takiego rezyduum, które by obejmowało ogół pewnego rodzaju uporządkowanych doświadczeń, tak? Które jakoś są przypisane do tajemniczego czegoś, co byśmy nazwali podmiotem, tak? Czyli czymś, co się kryje za tym wszystkim. No jaźń byłaby taką, każdy z nas mógłby sobie pomyśleć o sobie samym w takich kategoriach, że ma taką biografię doświadczeń, tak? Od kiedy oczywiście jest świadomy, jakby zebrał to wszystkie fakty na temat swoich doświadczeń w powiązał je ze sobą, znaczy to nie był akt powiązania, one są powiązane faktycznie właśnie z nami, jako tym czymś, co ma być podmiotem tych doświadczeń, to, to tą całość w jednym zrozumieniu moglibyśmy nazwać jaźnią. Tak? To jest jedno takie rozumienie, powiedziałbym, że dość rozpowszechnione, ale nie jedyne też. I jeśli byśmy tak o pojęciu jaźni myśleli, no to powiedzmy sobie pojęcie świadomości byłoby raczej pojęcie no to też swoją drogą, to też jest wieloznaczne bardzo, ale to albo by mogło znaczyć, że stan jakiś jest świadomy, jest, jest jakby składową tej, tej całej biografii naszej prywatnych doświadczeń. Taki element moglibyśmy, taki plasterek, taki prze... Tak. Prawdopodobnie moglibyśmy tak powiedzieć. Albo, i to jest też drugie rozumienie świadomości, to jest pewnego wyższego rodzaju myśl o tym, jaki stan mamy, albo jak wygląda jakiś nasz układ stanów, tak? To jest taka uwaga, którą kierujemy na samych siebie
Ale to jest inne rozumienie świadomości. To nie jest świadomość jako doświadczenie czegoś, tylko świadomość jako taka samość. Uwaga. To jest taka samoświadomość, czy jakaś taka uwaga drugiego rzędu, którą kierujemy na swoje własne stany. I oczywiście można się zastanawiać, czy fakt posiadania jaźni nie wymaga tego, żeby mieć świadomość w tym sensie zdolności do kierowania uwagi na swoje własne stany. Niektórzy by powiedzieli, że to jest warunek. Ja nie chcę tutaj w żadnym razie takiego poglądu. Ale jeśli ci dobrze wcześniej zrozumiałem, to umysł właśnie ma tu jedną z cech umysłu, jest właśnie ta samozwrotność, że nie tylko jest świadom, ale jest jakby w stanie zapytać się o swoją świadomość. No i ja bym powiedział, że ostrożniej bym tę tezę może sformułował i powiedział, że cechą niektórych umysłów to jest. Okay. Nie wszystkich, bo to by była bardzo mocna i bardzo kontrowersyjna teza, ale niektóre umysły wydaje się, że mają taką zdolność i to jest zdolność, która no, wyróżnia je od w zasadzie wszystkiego innego, co znamy. Okej, dobra. Dobrze, mamy to uporządkowane i to super uporządkowane. To naprawdę myślę, że będzie można sobie odsłuchiwać później. Super, dzięki. No i teraz idźmy dalej w takim razie. To powiedzieliśmy o różnych rodzajach języków w ogóle i powiedzieliśmy też trochę o językach, tym, co się tak potocznie nazywa językami zwierzęcymi. No i właśnie, czy mamy coś takiego jak języki pozaludzkie, zwierzęce na przykład? Czy w jakimś innym, jeszcze poważniejszym sensie możemy mówić, że zwierzęta są w stanie posługiwać się językiem? Tu jest głośna historia właśnie związana z Chomskim, a w zasadzie z pewnym szympansem, którego nazwano trochę na cześć Chomskiego, nim Chimpski. No jakbyś o tym może powiedział, bo to jest dosyć pasjonujące. No tak. To jest taka historia, która zdaje się swój początek ma w latach 70., czyli dość dawno temu. To jest historia szympansa, którego oddano na wychowanie do ludzkiej rodziny. I no, w pewnym momencie go zabrano stamtąd, ale jakby jednym z celów, nie jedynym oczywiście tego całego eksperymentu, który swoją drogą po latach zaczął uchodzić chyba słusznie za jakiś ekstremalnie nieetyczny eksperyment, to znaczy prawdopodobnie nie będzie on powtórzony w jakichkolwiek okolicznościach, no było między innymi, i dlatego to nawiązanie do Chomskiego, była taka próba obalenia twierdzenia Chomskiego, że osoby, znaczy że podmioty, które nie mają mózgów, czy nie są ludźmi po prostu, nie byłyby w stanie nauczyć się języka. No taka była jedna z idei, że chciano pokazać, że w pewnym sensie przez fakt wychowania z ludźmi, razem z ludźmi, no, będziemy w stanie właśnie szympansa nauczyć posługiwania się językiem, co by znaczyło między innymi, zgodnie z tym, co mówiliśmy wcześniej, że będzie w stanie on zacząć posługiwać się jakimś systemem znaków, który będzie miał kompozycyjną semantykę i składnię. No, przynajmniej w jakimś stopniu. Bo a według Chomskiego to jest umiejętność typowo ludzka. Tak, to znaczy tak, zakładamy tutaj, że to jest umiejętność typowo ludzka, albo raczej no, pewnie byśmy ostrożniej trzeba byłoby powiedzieć, że to jest raczej umiejętność związana z faktem, że pewne systemy poznawcze posiadają w pewien sposób zorganizowane mózgi. Tak, i te mózgi w pewnym sensie mają pewną wrodzoną zdolność do generowania gramatyki. Ale w każdym razie ludzkie mózgi mają taką zdolność według Chomskiego, a właśnie zwierzęce, szympansie w szczególności nie mają. Tak, no, te mózgi ludzkie mają, mózgi zwierzęce mieć jej zdaniem Chomskiego nie mogą. No tak, to można było takim wielkim uproszczeniem sposób to mniej więcej ująć. No i właśnie. I podjęto tą próbę no właśnie pokazania, że Chomski nie miał racji. No i finalnie okazało się, że no nie jest tak. To znaczy że nie udało się pokazać, że Chomski nie ma racji w tym eksperymencie. To znaczy rzeczywiście nim Chimpski nie opanował języka jako pewnego systemu znaków, który miał, o którym niekontrowersyjnie można byłoby powiedzieć, że ma składnię i semantykę kompozycyjną w tym sensie, więc gdyby traktować ten jedyny wypadek taki, który tutaj dyskutujemy, jako jakiś empiryczny test, który miałby potwierdzać lub obalać jakąś teorię, to no, on raczej potwierdził tę hipotezę Chomskiego. Ale oczywiście to jest jakby jedna strona medalu, prawda, bo można tutaj o jednym wypadku mówić, ale no, jak zwykle w takich wypadkach no, można się zastanawiać nad tym, jakie czynniki mogły zdecydować o tym, że coś się nie powiodło i nie udało. I oczywiście sprawa nie jest taka zupełnie oczywista,
Tym bardziej, że jak mówiłem wcześniej, prawda, no jest całe mnóstwo teoretyków, ale też bardzo często ludzie tak mówią na co dzień, prawda, że jakby skupiając się na funkcji komunikacyjnej, są w stanie to pojęcie języka rozszerzyć w taki sposób, że dowolny system komunikacji nazywają językiem. No jak się, ja nie jestem jakby uczestnikiem tych debat, ale jak się czasem im przyglądam, mam czasem wrażenie, że bardzo wiele tych debat ma taki bardzo gorący charakter, troszkę terminologiczny, ale troszeczkę się pojawiają takie oskarżenia, że za każdym razem, jak jakiś badacz zachowań zwierząt powie, że jakiś gatunek zwierząt czy jakiejś populacji zwierzęcej zauważył, że członkowie tej populacji posługują się językiem, to oczywiście podnosi natychmiast głos, że to nie jest tak naprawdę język, no bo język musi pewne cechy posiadać. Na to oczywiście on sam odpowiada, że to jest taki szowinizm, tak, że to nie powinniśmy w ten sposób mówić i, no i często, na pewno część tej debaty to jest raczej wymiana inwektyw, a nie argumentów. Natomiast są też bardzo poważne oczywiście badania dotyczące tego, które są nadal prowadzone. Między innymi w ostatnich latach, choć tutaj nie ma żadnych bardzo jednoznacznych wyników, to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, ale w ostatnich latach dużą popularność zyskało takie hasło bardzo ciekawe, zresztą bardzo, bardzo zachęcam wszystkich do tego, żeby zajrzeć do tego, takie badania nad tak zwaną lingwistyką zwierzęcą. Tu jednym z pionierów, choć nie jedynym, jest bardzo wybitny lingwista Filip Schlenker. To jest ciekawe, bo to jest lingwista, ale też bardzo dobry filozof i badacz empiryczny, więc to taka osoba o bardzo wielu kompetencjach. On nie jest jedyną osobą, która oczywiście te badania prowadzi, ale w ostatnich latach bardzo często mówi się o nim jako o pewnym pionierze tego. I on jest o tyle ciekawym bardzo badaczem, że on przystąpił do tych badań z taką pełną świadomością tego, na przykład, jak ta sprawa z kompozycyjnością wygląda, jakie to wyzwania są, bo ponieważ ma wysokie kompetencje właśnie filozoficzne i semantyczne, to jakby mógł z tym pełnym narzędziem, pełnym takim repertuarem teoretycznym przystąpić do tych badań, prawda? Więc mógł bardzo krytycznie na wyniki empiryczne spojrzeć i też zastanawiać się nad tym, jak je interpretować. I tam te badania prowadzono nad różnymi gatunkami zwierząt, wedle mojej wiedzy. Zaczęto od małp oczywiście, bo to jest oczywiście grupa zwierząt, która najczęściej się bada, ale też ptaki zaczęto badać. I to jest bardzo, bardzo interesujące, bo na przykład zauważono, i to jest taki wynik, który no, jest jakimś przedmiotem debaty, to znaczy to się teraz dyskutuje. To nie jest jednoznaczny wynik w żadnym razie. Zauważono, że pewien gatunek bodajże jaskółek, ale nie chcę tutaj ptaków jakichś. Zauważono pewną prawidłowość, mianowicie zidentyfikowano sygnały dźwiękowe, które mają być sygnałami alarmowymi, ostrzegawczymi. Wyraźnie je wydzielono, to jest pewne, że to są sygnały ostrzegawcze. Z drugiej strony wydzielono sygnały, które są sygnałami do tego, żeby się grupować. Tak? Zauważono, że są kombinacje, że najpierw pada sygnał ostrzegawczy, a potem sygnał o grupowaniu. I zauważono, i to było bardzo interesujące, że na przykład w obecności drapieżnika te ptaki, jeśli te sygnały w tej kolejności wystąpią, to bardzo często potem pada sygnał trzeci i podejmowane jest natychmiast działanie. I to jest jakby kluczowa sprawa, bo to działanie jest wskaźnikiem pewnej interpretacji tego sygnału, który na przykład polega na tym, że te ptaki zaczynają odstraszać drapieżnika, na przykład bardzo blisko koło niego przylatując, jeden za drugim. Można sobie nawet takie wideo obejrzeć, jak to wygląda, i zauważono, że tego rodzaju zachowania na przykład nie występują, jeżeli sygnał ostrzegawczy nastąpi po sygnale do zgrupowania się. Czyli tylko w tej kombinacji mamy pewnego rodzaju zachowanie związane z interpretacją jakiegoś rodzaju sygnału. I to jest bardzo frapujący wynik, bo on wskazuje oczywiście nie na to, że kompozycyjność w jakimś takim pełnym sensie występuje, ale wskazuje na pewną systematyczną zależność pewnych układów, znaków, ich interpretacji, które się oczywiście przekładają na zachowanie. No więc niektórzy mówią, że możemy tutaj być może zidentyfikować coś w rodzaju jakiegoś zalążka albo drobnego przykładu kompozycyjności w tych wypadkach, ale oczywiście to chciałem to wyraźnie podkreślić, to jest pewien wynik empiryczny, on jest przedmiotem oczywiście dyskusji, bo porównuje się go z innymi wynikami bardzo podobnymi i, no i to jest w ogóle fascynujące pole, które no też jest bardzo interesujące, dlatego że Schlenker i inni badacze, którzy z nim współpracują, do analizy tego rodzaju wypadków stosują całą aparaturę lingwistyki formalnej, jakichś matematycznych teorii języków i różnych podobnych dziedzin, czy oni
z tym całym repertuarem wchodzą w tę dyskusję i bardzo krytycznej analizie tego rodzaju sytuacje poddają. No i wydaje się, że to jest no, bardzo ciekawe pole badawcze, które no, pewnie dostarczy nam bardzo wielu ciekawych i frapujących wyników. Na razie pewnie nie jesteśmy w stanie jednoznacznie powiedzieć, jak te wyniki interpretować, ale coś ciekawego się dzieje. No dzieje się to rzeczywiście. Czyli tutaj nie same znaki decydują, tylko kolejność tych znaków. Jakiś tam protokompozycjonalizm się, coś takiego się pojawia. No to jest jakby to, o co chodzi w całej zabawie. Tak? Czyli jakby, i to jest bardzo interesujące, że tutaj ewidentnie w tych przykładach się wykracza poza taką dość męczącą i mało produktywną dyskusję nad tym, czy jak jest jakiś system komunikacji, czy to jest język, czy to nie jest język. Bo jeżeli się na tym poziomie dyskusji zatrzymujemy, to tu nic ciekawego poza przekrzykiwaniem się nie otrzymam. Natomiast jeżeli zostawiamy problem w ten sposób, no to zaczyna być ciekawie. I no, coś operacjonalizujemy. Się tak, fajne, tak, fajne. Tak. A to puśćmy władzę wyobraźni z kolei w drugą stronę. Jakieś pozaziemskie języki, jakby byli kosmici. Nie wiem, chyba coraz więcej ludzi myślę, wierzy, że gdzieś tam w kosmosie może istnieją jakieś inteligentne istoty, no to też chyba jakoś się ze sobą komunikują, mają jakieś języki. Jak myślisz, to byłyby podobne jakoś do nas języki, też miałyby te dwa komponenty? Czy moglibyśmy sobie zupełnie wyobrazić coś kompletnie innego? To już jest fantazja, ale... To jest bardzo ciekawe pytanie, ale ono jest troszeczkę pytaniem już takim... metafizycznym odrobinkę, bo to troszeczkę jest pytanie o to, co to w ale ogóle... Ale metafizyką też się zajmujesz. Tak. No, to jest bardzo ciekawe. To jest troszeczkę pytanie takie... To nie jest pytanie o to, czym jest język, chociaż oczywiście to tych pytań nie można zupełnie odzielić, ale raczej to jest pytanie, czym jest możliwy język. Co może być językiem, tak? Jakie jest pojęcie możliwego języka, tak? I ja nie chciałbym tutaj żadnej... Ja nie mam tutaj żadnych bardzo wyraźnych opinii czy intuicji z tym związanych. Ja bym raczej powiedział, że, no, że jak dalece się orientujemy, to kompozycyjność semantyczna i składniowa musiałaby być w jakimś sensie częścią tego czegoś, co jest składową takiego języka istot pozaziemskich. Ale oczywiście nie moglibyśmy wykluczyć sytuacji, w której te istoty pozaziemskie by się posługiwały komunikacyjnie, w komunikacyjnych systemem znaków, albo jakiejś komunikacji bezpośredniej, który nie miałby cech języka, a mógłby być skuteczny, prawda, bardzo. Tego wykluczyć nie możemy. Ja bym pewnie nie powiedział, że to są języki w takim ścisłym sensie tego słowa, no ale, ale tak naprawdę no, pytanie to, jak sądzę, jest troszeczkę pytaniem o tyle otwartym, że jak się tak bardzo odgórnie ustala pewne granice czy kryteria odróżniające A od B, języki od niejęzyków na przykład w takim wypadku, no to oczywiście rzeczywistość nas może bardzo zaskoczyć i przekroczyć znacząco granice wyobraźni. I w żadnym razie jako filozof nie chciałbym mówić, że coś jest niemożliwe albo nie może być czegoś, co jest językiem, a jest jakoś gruntownie różne od tego, co znamy pod hasłem czy pod pojęciem języka. Nie chciałbym takiej możliwości wykluczać. Rozłożyłbym ręce i uczciwie powiedział, pożyjemy, zobaczymy, albo pożyjemy i nigdy nie zobaczymy. Ale no bo niektórzy mają większą wyobraźnię, niektórzy mają mniejszą wyobraźnię. Są ludzie o większej, którzy trochę dzielą się tą wyobraźnią. Oglądałeś, wiem, takie filmy Rival na podstawie opowiadania Teda Chianga chociażby. No i tam jest już zupełnie to taka reklama dla państwa. Ciekawa propozycja właśnie pozaziemskiego języka, który istotnie różni się od naszego. No ale on dalej miałby te dwie cechy, prawda? Tak, jak dalece się orientuję, miałby te dwie cechy. Ten film jest, film i oryginał literacki są zresztą doskonałym przykładem takiej ciekawej idei filozoficznej i lingwistycznej też jednocześnie, niezależnie zupełnie w literaturze, no bo ten film, on uchodzi za taką wspaniałą literacką czy artystyczną ilustrację tak zwanej hipotezy Sapira-Whorfa, zgodnie z którą w pewnym sensie obraz świata, tak, czy język w jakimś sensie kształtuje nasz obraz świata i to, jak świat postrzegamy. W jakim świecie żyjemy, można by nawet powiedzieć, no troszeczkę być może przesadzając tutaj odrobinkę. No tam idea jest oczywiście taka, że jedna z idei jest oczywiście taka, że przez sam fakt tego, że ci obcy, którzy przybyli, przez fakt tego, że mają inny język, są w stanie
kompletnie inaczej czas między innymi. Reprezentować w sposób taki, no można było powiedzieć... Nieliniowy. Nieliniowy, tak, zdecydowanie nieliniowy, może jakiś taki eternalistyczny nawet. I to jest coś, co oczywiście no, jakby główne wyzwanie dla bohaterów ludzkich tej powieści, to jest takie, że oni nie są w stanie przez bardzo długi czas w ogóle zrozumieć tej idei, ale jak już to się staje, to oczywiście sami też zmieniają swój obraz świata i widzenie świata. No, bardzo piękna ilustracja, więc jeśli ktokolwiek nie czytał albo nie oglądał tego filmu, bardzo polecam. Jest to świetne i filozoficznie pod każdym względem dzieło. Także. Tak, polecam. Ja się tutaj do Tadeusza polecenia dołączam. Zresztą był ten film omawiany też na łamach filozofu. Jest numer, chyba jeśli dobrze pamiętam, Artur Schutta pisał też ten tekst na ten temat. Także film Arrival, Nowy Początek po polsku. To było przetłumaczone, polecam jak najbardziej. Ale w takim razie, i to się wiąże z następnym tematem, gładko przechodzimy do następnego. No do największego chyba filozofa języka, więc jak mówimy o filozofii języka, to nie może nie paść to nazwisko Ludwik Wittgenstein. No i właśnie jedno z najbardziej znanych jego zdań, chyba najczęściej cytowanych z traktatu z wczesnego Wittgensteina, no to jest to słynne zdanie o granicach języka. Granice mego języka oznaczają granice mego świata, trochę tak jak tutaj mówiłeś. No więc właśnie ja chciałem się zapytać, w jakim sensie? Czy to znaczy w takim razie, że ten język właśnie nas ogranicza negatywnie, że jest trochę przeszkodą w poznaniu świata, czy może wręcz przeciwnie, czy kształtuje właśnie trochę ten świat, że jak nauczyli się posługiwać innym językiem, to zaczęli inaczej postrzegać rzeczywistość? O co tu chodzi Wittgensteinowi? Och, to jest kolejne ciekawe i trudne pytanie. I myślę, że odpowiadając na to pytanie, trzeba by było jakby dwa jego warianty odróżnić. To znaczy jeden wariant jest taki, no bierzemy tę tezę traktatu, to jest teza 5.6 zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, słynna, granice mego języka oznaczają granice mego świata, czy znaczą, bo to też czasem tak to tłumaczy, no i zastanawiamy się, wyrywając to z tekstu traktatu, jak to interpretować. Wittgenstein był bardzo wybitnym literatem też i zdawał sobie sprawę, że pisząc w taki sposób dopuszcza bardzo wiele interpretacji trochę oderwanych od kontekstu traktatu. No więc jedno pytanie to jest troszeczkę, jak to interpretować, trochę wyrywając to z traktatu logiczno-filozoficznego jako pewnej całości. A drugie pytanie to oczywiście jest pytanie o to, jak to w kontekście całego traktatu logiczno-filozoficznego, jak to zdanie należy rozumieć. I ono jest... Troszkę to rozumienie tego zdania staje się wtedy jaśniejsze, ale to nie znaczy, że wszystkie tajemnice znikają w tym zdaniu. No bo jakbyśmy się nad tym zastanowili przez chwilkę, no to ta teza Wittgensteina, ona brzmi dokładnie tak, jak prawda, to zacytowałem, prawda, granice mojego języka czy mego języka oznaczają granice mojego świata. Tak? Ona nie brzmi, granice języka oznaczają granice świata, gdzie ten podmiot, użytkownik znika, prawda, zupełnie. To jest jedna z takich zagadek troszeczkę tego, jak to tutaj interpretować, no bo wiele rzeczy, które w traktacie się logiczno-filozoficznym dzieją, oczywiście to jest też bardzo wieloznaczne dzieło, więc to prawdopodobnie możemy jedynie spłycić i podać jakąś taką powierzchniową interpretację. Wiele rzeczy, które się tam dzieje, to nie jest teoria jakiejś jaźni używającej języka. To jest raczej teoria języka jako pewnego przedmiotu, jak to zwykło się mówić, idealnego, tak, który w jakiś sposób reprezentuje nie tylko świat, ale coś, co się nazywa w traktacie przestrzenią logiczną, czyli no, przestrzenią wszystkich możliwości, mówiąc bardzo, bardzo ogólnie. No i ten język pojęty jako pewna struktura idealna, pewna konfiguracja pewnego rodzaju składowych, no on ma przynajmniej taki najprostszej interpretacji, ma na zasadzie takich obrazów reprezentować pewnego rodzaju sytuacje czy stany rzeczy, a ich ogół ma się składać na świat, tak? A ogół możliwych stanów rzeczy ma się składać na tą przestrzeń wszystkich możliwości przy jednej z interpretacji. No i teraz, jeżeli w ten sposób pomyślimy sobie o języku, to jak zastanowimy się nad tym pojęciem języka, no to oczywiście w bardzo naturalny sposób powstaje pytanie o to, jaka jest moc wyrazu takiego języka, tak? Co można w nim powiedzieć, tak?
a sensownie powiedzieć, to jest bardzo ważne oczywiście, żeby powiedzieć z sensem, a czego albo powiedzieć nie można, bo nie można powiedzieć sensownie, co w pewnym sensie na jedno wychodzi finalnie, tak? No i można tutaj oczywiście konkretne propozycje przedstawiać, ale no, jedna z idei Wittgensteina jest, ona jest bardzo wyraźna w traktacie, jest oczywiście taka, że o części rzeczy można powiedzieć coś w tym języku, ale są takie rzeczy, które są poza tym, co można tak naprawdę powiedzieć. I te rzeczy, które są poza tym, co można tak naprawdę powiedzieć, no to Wittgenstein powiedział, że ich nawet nie można pomyśleć, nawet mówi to explicite w traktacie. Czy to znaczy, że nie możemy w jakiś sposób ich wskazać, przeczuć, czy coś takiego? Wittgenstein mówi, że możemy. Na przykład cały jego traktat jest trochę pomyślany w taki sposób, że jest różnica właśnie między takim mówieniem, czy opisywaniem, a wskazywaniem, czy pokazywaniem. I idea jest taka, że troszeczkę wyznaczając te granice, w których jesteśmy, trochę wskazujemy to, co jest poza nimi. I jakby... Oczywiście to jest bardzo ogólne, co teraz mówię, i tu można było wiele godzin rozmawiać o różnych szczegółach tej koncepcji. No, tak, to Państwo chyba wiedzą, że traktat to chyba, jeżeli chodzi o długość tekstu do ilości interpretacji, to jest współczynnik chyba jeden z najwyższych w historii filozofii na pewno. No, wylano bardzo dużo atramentu na temat traktatu, więc to jest tylko no, sam wierzchołek, wierzchołka góry lodowej. Ale sorry, przepraszam. Ale ja w zasadzie to chciałem tylko powiedzieć, znaczy dojść do tego tyle, że gdybyśmy od tego dość uproszczonego opisu wyszli i pomyśleli sobie o tej tezie 5-6, ale bez mojego, tak, czyli głoszącej granice języka oznaczają granice świata, to myślę, że to by pasowało bez trudu do tej reszty. Tak? No bo to było po prostu powiedzenie tego, że prawda, że coś jesteśmy w stanie obrazkowo reprezentować, a są takie rzeczy, o których nie możemy nic sensownie powiedzieć. To nie znaczy, że ich nie ma. Może jesteśmy w stanie je tak właśnie wskazać przez wskazywanie granic, w których się znajdujemy. Natomiast no, trochę frapujące w tezie 5 i 6, że tam jest jednak mojego języka i mojego świata. Tak? I to jest już coś, co zaczyna być oczywiście bardzo, bardzo interesujące. No i jak to się ma oczywiście do całego traktatu? No tutaj sprawa jest dość chyba dość trudna, bo w tych końcowych tezach traktatu tam się kwestie właśnie identyfikacji podmiotu, właśnie osoby pojawiają, jakaś idea perspektywy też się pojawia i tego rodzaju idee są dyskutowane i oczywiście prawdopodobnie nie sposób tutaj w obrębie traktatu czytać tego w oderwaniu od tych pozostałych uwag. Natomiast oczywiście jeżeli weźmiemy to w taki sposób, że jakby będziemy respektować Wittgensteina i zastanowimy się nad tym mojego języka i mojego świata w takim kontekście, że moglibyśmy po prostu na przykład powiedzieć, że konkretny podmiot jest użytkownikiem jakiejś może niedoskonałej części tego języka idealnego, no to moglibyśmy wtedy odtworzyć to ogólne rozumowanie w taki sposób, żeby mówić, że te konkretne podmioty, które w świecie funkcjonują, w pewnym sensie reprezentują tylko część tej rzeczywistości, a o pozostałej części nie są w stanie nic powiedzieć. Co swoją drogą nie byłoby z punktu widzenia historii filozofii ideą zupełnie nową, bo gdybyśmy poszli daleko w przeszłość, do czasów Leibnica i pomyśleli sobie o jego idei podmiotów jako monad, czyli takich bytów, które są od siebie odseparowane, ale różnią się tym, że no, w pewnym sensie potencjalnie reprezentują wszystko, ale aktualnie ze względu na poziom świadomości tylko fragmenty tego wszystkiego, to można powiedzieć, że wtedy te podmioty w tym świecie Wittgensteina byłyby troszkę jak te monady, które reprezentują fragmenty rzeczywistości, ale oczywiście gdzieś tam byłaby ta monada, która posługuje się tym językiem idealnym w pełnym zakresie, byłaby ona najdoskonalsza i być może wszystko można było ująć, ale nie wiem, czy w taki leibnicjański sposób Wittgensteina można to interpretować. Wydaje mi się, że to jest jedna z ciekawych, możliwych interpretacji, jednej, jak Piotrze słusznie powiedziałeś, z bardzo, bardzo wielu interpretacji. Czyli to moje, takie, każda monada miałaby tak swój świat wyznaczony tak przez język tej monady. Super. To, super. Ale nie wiem, czy to jest interpretacja, której... No ale tak, no, jest ich po prostu wiele, więc
No, wiemy, że ich jest wiele. To chyba dobrze nawet. To pewnie świadczy też o wielkości tego dzieła. Chociaż też świadczy pewnie o tym, że ona jest z pogranicza. Sam powiedział, że ma zdolności literackie niemałe. Wittgenstein to jest pomiędzy już filozofią z jednej strony, a z drugiej strony już czymś na kształt mistyki, czy właśnie literatury, czy czegoś takiego. Okej, ale mówiłeś o wskazywaniu tutaj, właśnie, że ten język wskazuje na coś. Więc może powiedzmy właśnie o tym wskazywaniu. Są takie teorie znaczenia, przyczynowe teorie znaczenia, określane czasami, czy tam, z którymi wiąże się hasło tak zwanego długiego palca ostensji, czyli tego wskazywania. O co tutaj chodzi? Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawa tradycja myślenia o pewnych grupach wyrażeń języka. Te klasy wyrażeń języka, no, tak standardowo, to są takie dwie grupy, o których się mówi. To są tak zwane wyrażenia jednostkowe, przede wszystkim nazwy własne, tak, czyli nazwy takie jak Sokrates, Joe Biden czy Mars. Tak? To są przykłady nazw własnych. I z drugiej strony nazw, które określa się w literaturze mianem nazw naturalno-rodzajowych. Swoją drogą ta kategoria nie jest niekontrowersyjna, bo co do niej należy, to też jest trochę przedmiotem sporu. Ale no, to są takie wyrażenia, powiedzmy sobie, jak woda, tak, złoto, molibden, wiąz czy wilk. Tak? Mhm. To byłyby nazwy naturalno-rodzajowe. No, idea jest taka, że one w jakimś sensie jakieś takie naturalnie dobrane do siebie ze względu na cechy istotne klasy indywiduów chwytają. To tak bardzo ogólnie rzecz ujmując. Czyli mówiąc krótko, zakładamy, że świat się jakieś takie rozpada, takie rodzaje czy typy przedmiotów, no i niektóre właśnie wyrażenia są tak, mają taką naturę, że jakoś chwytają te rodzaje czy grupy przedmiotów. I często się, jak rozumiem, nazywa te rodzaje naturalnymi, że to nie my je wydzielamy jakoś sztucznie, tylko jakby sama natura. Tak, sama natura je wydziela, więc odróżnia się je na przykład od nazw takich jak krzesło, czy na przykład drapieżnik nawet. Tak? To też bardzo klasyczny przykład, bo krzesło nie jest rodzajem naturalnym, no bo wydaje się, że nie ma jakichś takich zbioru istotnych własności, z których bycie krzesłem zależy. Natomiast w wypadku drapieżnika to jest ciekawy przykład. Tu z kolei się też zakłada, że też nie ma czegoś takiego jak esencja bycia drapieżnikiem, bo to, co decyduje o byciu drapieżnikiem, są takie czysto powierzchniowe cechy, które są dostępne dla wszystkich w prostej obserwacji. Tak jak być może w wypadku krzesła jest podobnie, choć to nie jest taka prosta, czyli nie ma, mówiąc krótko, jakiejś tak na przykład wewnętrznej struktury, czy budowy, czy jakiejś historii ewolucyjnej, która by tutaj nam zbierała te wszystkie przedmioty w jedną całość. Ale jak już mówię, to co należy do klasy rodzajów natura, pod hasłem nazwa naturalno-rodzajowa się kryje, a co nie, to też jest przedmiot kontrowersji. Są też teoretycy, którzy mówią, że wszystkie nazwy ogólne, łącznie z krzesłem i drapieżnikiem, należą do tej klasy, więc zostawmy to, ale ja nie chcę tutaj w to wchodzić, więc to nie jest sprawa niekontrowersyjna. Ale jakby cała rzecz polega na tym, że mamy te dwie klasy wyrażeń. No weźmy sobie dwa przykłady, na nazwę Sokrates i nazwę powiedzmy sobie Bóg, tak? Bóg w sensie drzewa, tak? I pewnego rodzaju drzewa. I teraz idea tego długiego palca ostensji, ona polega na tym, że pewni teoretycy zaproponowali, żeby myśleć o odniesieniu tych nazw, czyli o tym, do czego te nazwy się odnoszą, co w świecie, można powiedzieć, wskazują, w taki sposób, że jakby założyli, że gdzieś u początku historii użycia tych wyrażeń, w danej oczywiście społeczności, albo ma miejsce jakiś akt chrztu. Ale ten akt chrztu to nie musi być dosłownie rozumiany. To może być jakaś bardziej złożona procedura, która jest jakimś ekwiwalentem, odpowiednikiem jakiegoś aktu chrztu. I w tym akcie chrztu się jakiś przedmiot konkretny identyfikuje. No, Sokratesa jako dziecko być może, czy jakiegoś młodego obywatela Aten na przykład. Tak? Albo w wypadku nazw naturalno-rodzajowych to jest tak, że gdzieś tam w dalekiej historii ktoś kiedyś powiedział, no te drzewo będziemy nazywali Bukiem, tak? Wskazując na to drzewo oczywiście palcem i mówiąc, że o to będzie chodziło. I teraz idea jest taka, że w procesie jakby historycznego użycia tych wyrażeń jest tak, że między użytkownikami konkretnymi to odniesienie do tego przedmiotu jest przekazywane i w związku z tym to użycie wraz z jego odniesieniem tych konkretnych wyrażeń jest przekazywane.
I na tej przyczynowości, czy na tej idei tego łańcucha przyczynowego zasadza się fakt, że my jesteśmy w stanie dziś się odnosić do Sokratesa, używając nazwy Sokrates w społeczności ludzi, którzy oczywiście z Sokratesem nic bezpośrednio wspólnego nie mieli. I podobnie jesteśmy w stanie mówić o bukach, odnosząc się do buków, nawet w sytuacji, której nie jesteśmy w stanie rozpoznać nawet jednego buka, który przed nami się znajduje, no bo my w pewnym sensie zapożyczamy to wyrażenie od naszej społeczności językowej, która ma pewnego rodzaju historię. Więc teorie, które mówią, że ten mechanizm odniesienia w wypadku nazw czy wyrażeń jednego i drugiego rodzaju wygląda mniej więcej w taki sposób, mówi się, nazywa się je przyczynowymi teoriami odniesienia, no, tych dwóch rodzajów wyrażeń, a czasem się ładnie właśnie mówi, że są teorie, które przyjmują, że mamy tu do czynienia z takim długim palcem ostensji. I o co tutaj chodzi? Jakby idea jest taka, że no, podjęcie ostensji, rozumiemy tutaj taki akt wskazania właśnie w pewnych określonych okolicznościach, jakiś przedmiot powiedzenia, to jest czymś, tak? To jest Sokrates, to jest Bóg, tak? I ten długi palec ostensji, to ma tutaj, to jest metafora, oczywiście ma nam pokazywać, że to jest taki długi palec, bo on jest w stanie w przeszłość użycia wyrażenia sięgnąć aż do samych początków, więc jak używamy nazwy Sokrates, to sami troszkę wskazujemy na Sokratesa, ale oczywiście przez dzieje. I tak samo jest oczywiście z drzewem podobnym znaczy drzewem takim jak Bóg na przykład w tym naszym przykładzie. No więc tego rodzaju nazwy nazywa się, znaczy określa się mianem właśnie tego rodzaju teorie, nazywa się teoriami przyczynowymi, teoriami odniesienia. No, a ta metafora właśnie tego długiego palca ostensji jest tutaj często też używana. Może tylko warto dodać na sam koniec, że w wypadku nazw naturalno-rodzajowych, czyli nie nazw własnych, to jest też tak, że bardzo często się zakłada, choć tu nie wszyscy się też z tym zgodzą, że jakąś taką cudowną własnością, oczywiście mówię trochę żartobliwie, tych nazw jest to, że jest jakoś tak, ze względu na to, że to oczywiście właśnie natura podzieliła świat na te buki, tak, i jakieś inne dęby, wilki, tak. Ludzi i tak dalej, no to jest też tak, że zakładamy, że jest coś w rodzaju jakiejś ukrytej istoty, czegoś, co jest wspólne, co decyduje o tym, że coś należy do danego gatunku albo rodzaju. I co więcej, w tych koncepcjach się zakłada, że odkrywaniem tego czegoś zajmuje się nauka. Czyli nauka trochę ma na celu, między innymi ma na celu podawanie nam istotnej charakterystyki tych właśnie przedmiotów. I ta charakterystyka, i to jest bardzo ważne, jest przed nami ukryta. Znaczy ona jest często niedostępna dla zwykłego użytkownika języka czy użytkownika danego pojęcia i wymaga pewnych dodatkowych badań. Więc tutaj ten długi palec ostensji to jest taki palec ostensji, w którym chwytamy indywiduum, ale jednocześnie zakładamy, że jak to robimy, tylko to jest też gruby palec ostensji, to jednocześnie chwytamy przez związek, przez własności istotne całą grupę indywiduów, których własności potem mądry naukowiec nam opisze. No i to zresztą pokazuje bardzo pięknie, jak ta filozofia języka, no właśnie nie zajmuje, to nieprawda, że ona zajmuje się tylko językiem, bo to jest oczywiście rozważanie językowe, które prowadzi nas no, do bardzo poważnego rozstrzygnięcia metafizycznego. To jest przecież pewna forma esencjonalizmu. No, nie wszyscy się na nią zgadzają, jak wiemy. Tak, a tu prawda, jest taki jakby językowy argument za esencjonalizmem. Tak, no i rzeczywiście przyjmujemy tutaj, esencjalizm jest tutaj jak najbardziej założony, ale to jest oczywiście taki esencjalizm, który trzeba to sobie uczciwie powiedzieć, jest takim bardzo scjentystycznym esencjalizmem, to znaczy mówi nam, że to nauka nam podaje opis własności istotnych rodzajów naturalnych, no i trzeba poczekać na to, co nam powie. Więc to jest taki esencjalizm, ale to nie jest esencjalizm, który ma jakiś taki posmak metafizyki oderwanej od nauki. Jest dokładnie odwrotnie. Okej, okay. Ale wciąż esencjalizm. Jest to esencjalizm, ale ja sam nie chcę oczywiście tu żadnych deklaracji filozoficznych składać, ale ja sam z esencjalizmem nigdy nie miałem problemów w tej wersji, więc... Bardziej chodzi mi o to, że ta filozofia języka no naprawdę nie jest tylko język, znaczy, że to rozważanie języka prowadzi nas ostatecznie do rzeczywistości, tak czy siak, możemy się tam kłócić, ale to wracamy z powrotem do rzeczywistości. Tak swoją drogą, to dla Państwa ja dorzucę jako zagadkę, że dla kinomanów w drugiej części Ojca Chrzestnego na samym początku jest taka piękna scena, którą możemy potraktować właśnie jako no, taką egzemplifikację tego chrztu, aktu chrztu pierwotnego. Jak Państwo nie spróbują Państwo odnaleźć
Skąd się wzięło nazwisko Corleone? Dlaczego Vito Corleone nazywa się Corleone? Tam jest początek drugiej części Ojca Chrzestnego. Nie wiem, czy ty pamiętasz, ale to dla państwa zagadka. Tak, nie pamiętam, ale może tylko dodam, że to jest bardzo interesujące, że te przyczynowe teorie odniesienia bardzo często stoją w pewnej opozycji do czegoś, co określa się mianem opisowych albo deskrypcyjnych teorii odniesienia, że z kolei zakładają, że ten mechanizm odnoszenia się do takich wyrażeń, na przykład jak nazwy własne, wygląda zgoła inaczej. Znaczy nie wygląda w taki sposób, że mamy jakiś łańcuch przyczynowo-komunikacyjny, który nas prowadzi od początków użycia do jakiegoś aktualnego użycia, ale mówi, że to jest raczej tak, że mamy wyrażenie, z tym wyrażeniem związane jest na przykład jakieś pojęcie, które nam identyfikuje konkretny przedmiot i coś jest odniesieniem, ponieważ ma własności, które w tym pojęciu występują. Czyli mówiąc krótko, idea jest taka, że jak mamy nazwę Sokrates, to na przykład wiąże się z nią pojęcie najwybitniejszego nauczyciela Platona, no i nazwa Sokrates odnosi się do Sokratesa, no dlatego, że pewien człowiek, mianowicie Sokrates, miał własność bycia najwybitniejszym nauczycielem Platona. To tego rodzaju teorie, one stoją w opozycji do tych teorii przyczynowych, choć są też takie pośrednie wersje tych teorii, ale zostawmy to i nie wchodźmy tutaj w szczegóły. Więc te teorie deskrypcyjne proponują kompletnie odmienny mechanizm, ale oczywiście teoretycy tych przyczynowych teorii odniesienia, tutaj być może najwybitniejszym z nich był zmarły niedawno Saul Kripke, to nie tylko bardzo wybitny filozof, ale też bardzo wybitny logik, jeden z najważniejszych filozofów XX wieku, bardzo często nieco złośliwie wskazują na to, że takie deskrypcyjne teorie, oczywiście to nie jest też jedna teoria, ale różne warianty takiej teorii, to są teorie, których zwolennicy mogliby być skłonni twierdzić, że nazwa Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, prawda, odnosiła się do pewnego organizmu politycznego, które musiało być święte, rzymskie, być narodu niemieckiego, a faktycznie proste przyjrzenie się temu, jak ten byt polityczny wyglądał, wskazuje na to, że żadna z tych cech nie była cechą tego, do czego się odnosimy. Więc wydaje się, że jeśli mamy tutaj jakiś mecz zwolenników teorii przyczynowej i zwolenników teorii deskrypcyjnej, to raczej zwolennicy teorii przyczynowej mają przewagę. Kilku bramek. Tak. Okej, okay, ja jeszcze miałem więcej pytań, ale nasz czas się kończy, ale jeszcze jedno, chociaż chcę cię zapytać, bo to jest rzecz, o której pisałeś właśnie w jednym z tych przewodników, o których wspomniałem, w tym akurat o filozofii umysłu. Tam twój artykuł dotyczy postaw propozycjonalnych, coś, co się nazywa postawami propozycjonalnymi i wiem, że to jest twój temat od dawna. Jakbyś, no króciutko znowu, to tylko będzie wierzchołek wierzchołka, ale trochę nam powiedział, co to są te postawy propozycjonalne. Już tłumaczę, tylko może się wytłumaczę z jednej rzeczy. Ja bardzo nie lubię terminu postawa propozycjonalna, który jest rzeczywiście w tytule artykułu, który sam napisałem, ale chciałem to wyraźnie powiedzieć, że to redaktorzy ode mnie wymogli ten tytuł i ja trochę umywam ręce. Ja wolę się posługiwać terminem nastawienie sądzeniowe, który moim zdaniem w polskiej literaturze jest lepiej utarty i są lepsze powody tego, żeby się nim posługiwać. Zresztą gdyby ktoś był zainteresowany, to akurat udało mi się nawet książkę na ten temat kiedyś napisać, więc można tę książkę nawet do niej zajrzeć. Dla osób, które nie są w stanie znieść abstrakcyjnej filozofii, mogę obiecać, że w środku jest komiks nawet, więc to może być dość atrakcyjne. Natomiast już mówię, o co chodzi. Ten termin nastawienie sądzeniowe jest tłumaczeniem takiego angielskiego terminu propositional attitude. Około XIX roku, zdaje się, pierwszy raz był w filozofii logicznego atomizmu Russella bodajże użyty. Tak mi się wydaje, to jest źródło takie historyczne tego terminu. To generalnie chodzi o to, że w tej klasie stanów reprezentacyjnych umysłu, o których żeśmy mówili sobie troszeczkę wcześniej, możemy sobie wyodrębnić taką klasę takich stanów, które są myślami, tak, których treścią są sensy albo znaczenia konstrukcji zdaniowych, tak byśmy powiedzieli. Czyli ja na przykład, gdybym powiedział, że na przykład Piotr myśli albo sądzi, albo uważa, że Sztokholm jest stolicą Szwecji, tak? No to można powiedzieć, że treścią myśli Piotra w tym wypadku jest to, że Sztokholm jest stolicą Szwecji, albo że Sztokholm jest stolicą Szwecji. I
No, to wyrażenie Sztokholm jest stolicą Szwecji, że Sztokholm jest stolicą Szwecji, no to jest wyrażenie, które albo ma strukturę propozycjonalną, czyli zdaniową, czyli sądzeniową właśnie, zgodnie z tą terminologią, albo ma strukturę nominalną, bo to wyrażenie to, że Sztokholm ma stolicę, jest to, że Sztokholm jest stolicą Szwecji, jest nazwą z kolei, tak, ale to jest też nazwa, która oczywiście jest nazwą, która powstaje przez zaaplikowanie do pewnego zdania, tak, które opisuje pewien stan rzeczy. No więc jeżeli jakaś myśl ma jako treść coś, co ma charakter propozycjonalny albo taki zdaniowy, jak można byłoby powiedzieć, no to w tej terminologii zakładamy, że to jest myśl, która jest nastawieniem sądzeniowym. Tak? Nie wszystkie nasze myśli są nastawieniami sądzeniowymi, ale bardzo wiele jest. Tak? Na przykład mogę na przykład chcieć wypić kawę za godzinę, tak? To, że chcę napić się kawy za godzinę, to będzie nastawienie sądzeniowe, no bo tam jego przedmiotem będzie właśnie treść taka zdaniowa, że pijam kawę za godzinę. Mogę też być przekonany, że na przykład najbliższa kawiarnia jest 5 minut drogi stąd, to przekonanie też będzie nastawieniem sądzeniowym, to przekonanie na temat lokalizacji kawiarni i co więcej, bardzo często się tutaj wskazuje na to, że jak mamy właśnie takie chęci, przekonania, pragnienia, intencje, to one wszystkie mają większość z nich ma taki, może wszystkie nawet, można było ostro tutaj i twardo powiedzieć, ma taki charakter właśnie sądzeniowy i jeśli je razem ze sobą powiążemy, no to bardzo często nasze motywacje do działania i zachowania są związane z tym, że mamy tego rodzaju stany. No i bardzo często wyjaśnić możemy też działanie i zachowanie innych przez odwołanie się do tego założenia, że takie stany inni posiadają. I badania nad nastawieniami sądzeniowymi czy postawami propozycjonalnymi, jak redaktorzy tego tomu, o którym wspomniałeś, by woleli, no to jest troszeczkę właśnie badanie nad strukturą tego rodzaju stanów, nad tym, jak te stany wiążą się z wyjaśnianiem zachowania oraz, co jest też szalenie ciekawe, w jaki sposób wykorzystujemy je w naszej kompetencji do tego, żeby opisywać innych i siebie jako istoty, które posiadają stany umysłowe, jak wykorzystujemy je do tego, żeby wyjaśniać zachowania innych i jak, co jest oczywiście powiązane z wyjaśnieniem, jak wykorzystujemy tego rodzaju pojęcia takich stanów do tego, żeby przewidywać zachowania innych, co jak wszyscy zwrócimy uwagę, robimy na co dzień bez przerwy. W zasadzie cała nasza psychologia i całe nasze funkcjonowanie jest takie potoczne, jest oparte na tego rodzaju konstrukcjach, wyjaśnieniach i przewidywaniach. No i mówienie czy teoria nastawień sądzeniowych jest właśnie, czy to pojęcie nastawienia sądzeniowego no tutaj odgrywa kluczową rolę. No i dociekania filozoficzne, ale nie tylko filozoficzne, bo też w psychologii się je prowadzi nad tym pojęciem. No są jednym z, to jest jedno z ciekawszych zagadnień, które można w filozofii umysłu czy psychologii podejmować. No i bardzo szeroko dzisiaj właśnie podejmowane. Podejmowane faktycznie tak. Mogę tego wspomnieć, że ja się oczywiście zajmowałem tym wszystkim jako filozof, więc tu żadnych badań empirycznych nie prowadziłem. Natomiast bardzo wybitnym autorem polskim, którego można pracę tutaj bardzo polecić, który jest nie tylko filozofem, ale też psychologiem, jest profesor Arkadiusz Gut, który łączy kompetencje filozoficzne tutaj z kompetencjami empirycznymi. No, ja jego pracę tutaj mogę wszystkim bardzo polecić. Jeśli ktoś jest ekspertem takim, który łączy filozofię z psychologią czy kognitywistyką szeroko pojętą i prowadzi badania nad teoriami umysłu, a zatem pośrednio nad nastawieniami sądzeniowymi, to jest źródło, w którym warto szukać inspiracji. Także znowu widzą Państwo, że to nie jest tylko jakiś tam język czy umysł, ale to ma dużo dalsze, dużo szersze zastosowania. Dobrze, tyle ode mnie pytań. Zadajmy pytania od widzów. Jest pytanie, no znowu będziesz zadowolony, bo bardzo ogólne. Jaka jest relacja między językiem a myśleniem? Och, tak, to jest pytanie ogólne. My troszeczkę żeśmy go tutaj dotykali w pewnych momentach, prawda, ale myślę, że można coś tutaj spróbować dodać. No generalnie jest tak, że zakłada się, że
no te związki są wielorakie. Na pewno jest tak, i to jest taka obserwacja, którą pewnie wielu badaczy, no niekoniecznie też tylko filozofów, na które zwraca uwagę, że na pewno jest bardzo ciekawy i interesujący związek między naszymi zdolnościami do myślenia, na przykład abstrakcyjnego, a naszymi umiejętnościami posługiwania się no, nie tyle językiem, co systemami znaków, ale jeżeli systemami znaków, to i językiem oczywiście, między innymi. To zresztą jest w ciekawy sposób związane na przykład z takimi badaniami empirycznymi, które robiono no już dość klasycznymi. Na przykład zwraca się uwagę na to, i to były badania robione na grupach małp na przykład swego czasu, że przykładowo w takich dość prostych zadaniach kategoryzacyjnych, w których pytano, proszono małpy o to, żeby na przykład dobierały przedmioty do siebie ze względu na podobieństwo. Tak? To jest bardzo proste pytanie, takie kategoryzacje przedmiotów. No, zwrócono uwagę na to, że jest korelacja istotna między tym, czy populacja badana nauczyła się posługiwania jakimś systemem znaków, a tym, czy jest w stanie bardziej abstrakcyjne kategoryzacje przeprowadzać. Czyli przykładowo, czy jest w stanie na przykład przyporządkować ze względu na podobieństwo na przykład do połowy przekrojone jabłko, do szklanki, która jest do połowy pełna, bo to jest abstrakcyjna kategoryzacja względu na pojęcie bycia połową. No i zwrócono uwagę, że właśnie małpy, które nauczyły się posługiwania tutaj pewnym systemem znaków, są w stanie tego rodzaju kategoryzację przeprowadzać, a te, które tej kompetencji nie posiadły, miały z tym problemy. Więc są takie klasyczne bardzo obserwacje, które tutaj poczyniono i oczywiście one pokazują troszeczkę na to, że język, czy umiejętność posługiwania się systemem znaków, a zatem także posługiwanie się językiem, jest czymś, co daje nam jakieś takie oprogramowanie, jeśli można użyć takiego, tej metafory komputerowej, która nam pozwala w naszym myśleniu skoczyć o poziom wyżej, a może o bardzo wiele poziomów wyżej i znaleźć się na kompletnie innym poziomie. I myślę, że to jest jeden z takich bardzo interesujących i bardzo ciekawych związków między językiem, czy umiejętnością posługiwania się systemami znaków, a myśleniem. To właśnie to, że w pewnym sensie język i nasze i zdolności posługiwania się nim no i systemami znaków wspomagają nasze zdolności poznawcze, moce obliczeniowe i zdolność do myślenia o różnych przedmiotach. Ale oczywiście to jest tylko jeden przykład, tak, tego, jak ta relacja tutaj może wyglądać. No inną, o której już żeśmy mówili wcześniej, to jest oczywiście ten związek przez tą hipotezę Sapira-Whorfa. Tak? Tu z kolei troszeczkę to inaczej wygląda, bo tu z kolei myślimy sobie w ten sposób, że w jakimś sensie znajomość jakiegoś języka może po prostu sprawiać, że obraz świata, jaki mamy, tak, wygląda w pewien określony sposób i zmiana tego języka może prowadzić do tego, że ta obraz świata i cała perspektywa nasza się kompletnie zmienia. Tylko że tutaj oczywiście chodzi o związek nie taki, że język nas wspomaga w myśleniu, tylko raczej chodzi o to, że no, zgodnie z tą hipotezą w pewnym sensie kształtuje to, jak kategoryzujemy i opisujemy rzeczywistość. I oczywiście to są tylko dwa przykłady tych związków i pewnie tu można by było podawać wiele innych, ale myślę, że one same w sobie są tak bogate i interesujące, że tutaj może się zatrzymam w odpowiedzi na to pytanie, ale też zaznaczę, że można by było tu też o innych rzeczach mówić. To jeszcze jedno pytanie, trochę bardziej szczegółowe z kolei. Ja przeczytam po prostu, bo ono jest troszkę dłuższe. W trójelementowej koncepcji znaków jeden z elementów, czyli nośnik znaku, określany jest za pomocą pojęcia percepcji, a więc czegoś, co jest stanem innego z elementów relacji trójczłonowej, interpretatora. Czy to nie podkopuje owej trójelementowości? Jeśli zaś nośnik da się zdefiniować bez używania pojęcia percepcji, to jak? No, ciekawe pytanie bardzo, ale ja bym się tu tak nie niepokoił bardzo w tym wypadku. Ja bym powiedział tutaj po prostu w taki sposób, jeżeli mam to pojęcie nośnika znaku, to co my zakładamy, to jest to, że ten nośnik znaku jest postrzegalny, percypowalny, czyli może być przedmiotem obserwacji albo może być przedmiotem postrzeżenia. To jest jakby jego cecha istotna. I oczywiście to, że on może być przedmiotem postrzeżenia, to znaczy niekoniecznie znaczy, że on jest przedmiotem postrzeżenia w danej określonej chwili. Więc to co ten związek między pojęciem nośnika znaku a pojęciem percepcji, czy pojęciem
postrzeganie, on jest takim związkiem, można powiedzieć, modalnym, jeśli można było takiej kategorii użyć. Tu nam nie chodzi o to, że ktoś to jakby, że istnieje podmiot, który to postrzega w danej chwili, tylko chodzi nam o to, że potencjalnie to może stać się przedmiotem doświadczenia zmysłowego w jakimś szerokim sensie, niekoniecznie oczywiście wzrokowego. I wydaje mi się, że to rozbraja tę wątpliwość jakiegoś rodzaju tutaj, nie wiem, kolistości w tej teorii czy czegoś podobnego, ale oczywiście no można byłoby się rzeczywiście nad tym zastanawiać, czy to pojęcie interpretatora właśnie no, w jakimś sensie nam nie wystarcza. Tak? Może rzeczywiście można byłoby powiedzieć, że tutaj wystarczy nam pojęcie interpretatora i znaczenia i cokolwiek tutaj jest przedmiotem, może jakieś znaki wyobrażone nawet mogłyby wchodzić w grę na konkretnych okolicznościach, nam wystarczą do tego, żeby relacja znakowa występowała. Ja przyznam się, że nie mam tu bardzo zdecydowanej opinii w tej sprawie, natomiast po prostu bym powiedział, że tutaj fakt, że nam chodzi o potencjalną obserwowalność, czy bycie potencjalnym przedmiotem percepcji, a nie aktualnym, że to jest ta istotna charakterystyka nośnika i to chyba ten problem rozbraja, ale może się mylę. To chętnie wysłucham kontrargumentów. Okej. To dobrze, tyle mamy pytań, więc Tadeuszu, dziękuję Ci bardzo jeszcze raz. To było naprawdę dla mnie interesujące i myślę, że dla Państwa również. No, ci, którzy nie mieli okazji być z nami teraz, będą mogli na pewno to obejrzeć później na kanale Filozofuj. Proszę Państwa, proszę. Czy mógłbym tylko jedną rzecz dodać? Oczywiście, proszę, jak najbardziej. Ja bardzo też chciałem podziękować za doskonały wywiad i ja tylko chciałem powiedzieć o jedną rzecz, nawiązując troszeczkę do tego, co Piotr mówi na samym początku, mianowicie do seminarium Znaki, Język, Rzeczywistość. Chciałem tylko powiedzieć, że to seminarium ma charakter otwarty i jest online, proszę Państwa. Więc jeżeli Państwo byliby zainteresowani wzięciem udziału w niektórych odczytach, wystarczy napisać do mnie mail i chętnie udzielę informacji, jak do nas dołączyć od czasu do czasu. Zapraszamy. Miałem okazję uczestniczyć w tym seminarium. To zawsze jest uczta intelektualna, także jak najbardziej. A poza tym jeszcze raz mówimy, to jest tradycja ponad 50-letnia ciągłego działania seminarium, także pewnie jedno z dłużej działających seminariów w Polsce. Zwykłem kiedyś w przeszłości mówić, że najdłużej działające seminarium w Polsce, ale to była bardziej chyba autoreklama, bo nie porównywałem go z wszystkimi działającymi w Polsce. Ale mimo wszystko jest na pewno w czołówce. Jest na pewno w czołówce. Widzieliście Państwo, że dużo było tutaj informacji, a i tak to, co nam się udało ugryźć, to już chyba po raz trzeci mówię, ale to jest dokładnie właśnie to. To jest czubek czubka góry lodowej. I filozofia języka, i filozofia umysłu, to jest dużo, dużo więcej. Także zachęcamy do dalszych lektur i poszukiwań osobistych. Zachęcamy też do śledzenia dalej naszej strony, no, kanału, strony na Facebooku Filozofuj. Będą kolejne spotkania, to nie jest ostatnie. Jeszcze raz, Tadeuszu, bardzo Ci dziękuję. Ja bardzo dziękuję, to była wielka przyjemność. Dziękuję bardzo, dziękujemy Państwu.